Szanowni Państwo, redakcja portalu o historii EU zaprasza na kolejną relację wideo i podcast ze spotkania online. Tym razem jest to dyskusja wokół książki Mariusza Mazura Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1944-1956 wydanej w roku 2020 nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej i Bellona. Powojenna partyzantka niepodległościowa wywołuje w Polsce żywe emocje. Spory o sens i ocenę działań zbrojnych toczą nie tylko historycy, ale też dziennikarze, politycy, miłośnicy historii. W PRL antykomunistycznych partyzantów określano mianem faszystów i bandytów. Dziś polityka historyczna rządzącej obecnie Polską Zjednoczonej Prawicy przedstawia ich jako bohaterów bez skazy, niemalże twórców niepodległej Polski, tych, którym historia przyznała rację. Problemowi powojennej partyzantki zbrojnej swoją najnowszą książkę poświęcił Mariusz Mazur. Poddał on wnikliwej analizie pamiętniki, wspomnienia i relacje uczestników tzw. drugiej konspiracji. Dzięki temu powstała pierwsza tak kompletna pozycja zawierająca portret zbiorowy uczestników powojennej partyzantki niepodległościowej. Jak stwierdził sam autor, jednym z jego głównych celów było dostrzeżenie człowieka uwikłanego wraz z jego skomplikowaniem, zaletami i słabościami. W dyskusji wokół książki udział biorą profesor Mariusz Mazur, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublinie, profesor Rafał Wnuk, Katolicki Uniwersytet Lubelski, dr Maciej Korkuć, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Krakowie, profesor Jan Pomorski, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Rozmowę prowadzi dr Sławomir Poleszak, Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Lublinie oraz portal o historię EU. Spotkanie odbyło się 26 marca 2021 roku o godzinie 17 na platformie Zoom. Relacja wideo i podcast są dostępne na portalu o historii EU, na naszych profilach społecznościowych, Facebooku, Twitterze, cda.pl, a także na kanale YouTube. Zachęcamy Państwa do odwiedzenia naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, wywiadów, opinii i recenzji. Zachęcamy także Państwa do oglądania i słuchania relacji wideo oraz podcastów zorganizowanych przez portal naukowych debat, rozmów i dyskusji. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału na YouTube oraz polubienia naszych profilów na Facebooku i Twitterze. Realizacja wideo i podcastu dr habilitowany Piotr Witek. Dzień dobry. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie powitać na naszym kolejnym spotkaniu, które odbywa się w ramach cyklu otwartych debat i seminarium humanistycznych portalu o historię EU. Przypomnę, że partnerami portalu są Ośrodek Brama Grodzka Teatr NN oraz Towarzystwo Historiograficzne Koło w Lublinie. Nasze dzisiejsze spotkanie, nasza dyskusja będzie się odbywać wokół książki Mariusza Mazura, Antykomunistycznego podziemia portret zbiorowy 1944-1956, aspekty mentalno-psychologiczne, która została wydana przez wydawnictwo Bellona i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w 2019 roku. Przypomnę, że książka otrzymała Nagrodę Historyczną Miasta Stołecznego Warszawy imienia Kazimierza Moczarskiego za rok 2020 oraz znalazła się wśród 5 książek nominowanych do ścisłego finału 6 edycji Nagrody imienia profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Chciałbym serdecznie powitać autora książki, pana profesora Mariusza Mazura oraz naszych gości, którzy o tej książce i o powojennym podziemiu niepodległościowym będą dzisiaj dyskutować. Pana profesora Jana Pomorskiego z UMC, z pana profesora Rafała Wnuka z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i doktora Macieja Korkucia z Instytutu Pamięci Narodowej, oddział w Krakowie oraz również pracownika Akademii Ignatinum w Krakowie. Przepraszam, dziękuję za poprawienie. Wszyscy nasi goście są doskonale
znani, są doskonałymi historykami, metodologami, ale przypomnę w kilku słowach, czym się zajmują. Pan profesor Mariusz Mazur jest pracownikiem Katedry Humanistyki Cyfrowej Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W kręgu jego zainteresowań badawczych znajduje się przede wszystkim problematyka szeroko pojętej Polski Ludowej, szczególnie interesują go mechanizmy manipulacji, indoktrynacji, języka, którym się posługiwano. Interesują go również podejścia socjologiczne oraz wszystkie inne nurty wymykające się klasycznemu postrzeganiu historii. Pan profesor Rafał Wnuk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz pracowni, o czym zapomniałem powiedzieć, pracowni Europy Środkowo-Wschodniej imienia Jerzego Kłoczowskiego w Ośrodku Brama Grodzka i Teatru NN jest wybitnym specjalistą w historii antyniemieckiego i antysowieckiego oporu podczas II wojny światowej i w latach powojennych. Zajmuje się też muzeologią, jest jednym z współtwórców Muzeum II wojny światowej w Gdańsku oraz w tym kręgu jego zainteresowań jest badanie polityki wobec pamięci. Profesor Jan Pomorski jest kierownikiem Katedry Humanistyki Cyfrowej Instytutu Historii UMCS. Zajmuje się przede wszystkim metodologią historii i innych nauk społecznych, ale równie bliskie są mu również historia historiografii, antropologia, teoria kultury, a ostatnio również neuronauka. Doktor Maciej Korkuć jest również wybitnym znawcą dziejów podziemia antyniemieckiego i antysowieckiego powojennego. Także wszystkich jeszcze raz naszych gości serdecznie witam. Państwa, którzy nas oglądają i słuchają, pragnę poinformować, że jest możliwość zadawania pytań na czacie. Myślę, że podyskutujemy razem około godziny 10-15 minut, a później oddamy czas internautom, którzy będą mogli również zadać pytania. No dobrze, to zacznijmy naszą dyskusję. Zacznę od pytania do autora książki, profesora Mariusza Mazura, z takim pytaniem, co go skłoniło do napisania właśnie takiej książki? Dziękuję bardzo. Chciałbym rozpocząć swoją wypowiedź od gratulacji dla portalu O Historię. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że otrzymał on nagrodę. Bardzo mi miło, że mogę uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez ten portal i bardzo dziękuję za zaproszenie. Chyba piszemy książki dlatego, że odpowiedzi, które są w dotychczasowych publikacjach, nam nie wystarczą. Przyznam, że ja zacząłem tę książkę, genezy tej książki leży próba napisania krótkiego artykułu, dlaczego w Polsce nie możemy napisać na podstawie źródeł istniejących o polskim powojennym podziemiu antykomunistycznym z perspektywy właśnie takiej niepolitycznej i niemilitarnej. Doszedłem do tego przekonania, rozmawiając z kolegami, rozmawiając, czytając książki i ku mojemu zdziwieniu, gdy zacząłem pisać ten artykuł i zacząłem czytać źródła, szczególnie wspomnienia, okazało się, że jest też odwrotnie, że można napisać taką książkę i z artykułu Dlaczego czegoś nie da się napisać wyszła dość spora książka, dlaczego da się to napisać i co można na ten temat napisać. Zresztą ja to zawsze pokazuję studentom, mówiąc o tym, jak czytając źródła patrzymy czasami tylko z jednej perspektywy. I tak jak historycy, którzy zajmują się tą stroną militarną i polityczną, czasami nie dostrzegają tych innych kwestii, tak ja jestem przyznać się muszę Państwu, chociaż proszę tego nikomu nie mówić, że prawdopodobnie nie byłbym w stanie dzisiaj napisać książki o podziemiu z tej perspektywy politycznej czy militarnej, ponieważ nie z takiej perspektywy czytałem te źródła. I to jest pierwszy powód.
Na pewno brakowało też mi tego typu pracy. Czytaliśmy wszyscy z pewnością całe serię książek o życiu codziennym i o sposobach myślenia w nowożytności, w średniowieczu, gdzieś tam w epokach starożytności, ale nie spotkałem takich publikacji na temat ludzi, którzy przecież część z nich jeszcze żyje, więc niedawno umarli albo jeszcze żyją, a więc można byłoby ich o pewne rzeczy, o pewne kwestie pytać. Nie ukrywam też, że bliska mi jest jakoś szkoła Annales z jej podejściem obok historii, obok polityki, czy poza tą polityką, zajmująca się kwestiami, które są dzisiaj na marginesie w polskiej historiografii, czy no choćby w tym przypadku właśnie wzorami myślenia, normami, które odpowiadają za to, jak myślimy, jak podejmujemy decyzje, jak się zachowujemy. Na pewno istotne też było to, że czasami czytamy w książkach choćby o tym, że ktoś zachowywał się w taki, a nie inny sposób, bo była wojna i tutaj odpowiedź się kończy, bo taka jest wojna, bo tak wygląda sytuacja wojny, a więc ludzie się w różny sposób zachowują, a to stało się dla mnie początkiem. Pomyślałem, dlaczego ludzie się tak zachowują, jak myśli człowiek, który przez lata ukrywa się, który musi się uchować gdzieś po krzakach, który uczestniczy ciągle w przemarszach, odskokach, akcjach, ale ma świadomość tego, że każdy dzień może być jego ostatnim dniem życia, że znikają jego koledzy, z którymi łączyło go bardzo dużo, walczył, przebywał przez ostatnie lata, a w tym momencie oni giną. I w pewnym momencie ma świadomość tego, że przegrał, że to jest kwestia dni, miesięcy i może to się skończyć dla niego w najlepszym wypadku więzieniem i torturami, a więc koniecznością również donoszenia na innych, a w innym przypadku na śmierci. Jak człowiek myśli w takim momencie, jak myśli się biegnąc na barykadę, chociaż wiemy, że ta barykada padnie i to zawsze mnie fascynowało. Stąd być może właśnie z tego powodu zająłem się tą problematyką. To jest ciekawe, na co zwrócił uwagę profesor Mazur. Myślę, że tak jak wszyscy tutaj siedzimy i czytaliśmy źródła dotyczące podziemia, a później przeglądaliśmy bibliografię tej książki, no to chyba bez zdziwienia zauważyliśmy, że tak naprawdę wszyscy praktycznie te źródła też czytaliśmy, tylko że profesor Mazur po prostu przeczytał je inaczej i zadał inne pytania badawcze i to jest wartość tej, między innymi tej książki. Teraz chciałbym zapytać pozostałych uczestników dyskusji o to, jaki obraz powojennego podziemia niepodległościowego wyłania się z książki, na początku z polskiej historiografii i jak ten obraz ma się do tego, jak namalował te dzieje, ten obraz zbiorowy w swojej książce profesor Mazur. Może teraz zaczniemy od naszego gościa z Krakowa, dr Maciej Korkucz. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Gratuluję nagród, o których nie wiedziałem, przyznaję, ale zawsze można uzupełnić wiedzę. Szanowni Państwo, myślę, że tutaj jest dużo pewnego rodzaju zmitologizowanych pojęć, które funkcjonują w obiegu powszechnym, a niekoniecznie przekładają się na szczegółowe realia, które wyłaniają się z obrazu, do którego dokopuje się historyk. Wiadomo, że tak jest właściwie z każdą historią. Mamy do czynienia z pewnymi takimi hasłami wywoławczymi. Niektóre są związane z tym, że pewne tematy pojawiają się w życiu publicznym,
pewne obchody, pewne pomniki są budowane, pewnego rodzaju treści się pojawiają w edukacji, ale też niekoniecznie zgodne z rzeczywistością, z materią historyczną. Dlatego też zawsze w takich sytuacjach w obiegu powszechnym jest pewnego rodzaju upraszczanie zjawisk, które są o wiele bardziej złożone, a dla historyka przez to ciekawsze, bo to jest pasjonujące, żeby w materii, która jest ogólnie traktowana blokowo, żeby znaleźć niuanse, żeby zejść do poziomu ludzkich tragedii, albo ludzkich wyborów, albo ludzkich motywacji, albo rzeczywistych dążeń w przypadku poszczególnych jednostek. I wtedy ta historia nabiera takiego kształtu, który przestaje być spiżowy, a staje się ludzki. Bo ludzie generalnie oczekują, i tak jest w takim powszechnym odbiorze, bohaterów ze spiżu, z metalu, których można postawić na cokół pomnikowy. I to nie dotyczy tylko podziemia powojennego, ale jestem przekonany, że generalnie ludzie patrzą na takie postaci, jak wspomniany tutaj w książce też są nawiązania do tego Józef Piłsudski, tak, jak na człowieka, o którym od razu wiemy, że na koniec jest marszałkiem i przywódcą państwa, a przez ten filtr postrzegamy jego różne dzieje. Nie wyobrażamy sobie, co może czuć 20-latek właśnie, czy tam 19-latek nawet, właśnie zsyłany na Sybir, który nie wie, co będzie dalej, tak? Nie wie, jak potoczy się jego życie. My już wiemy. My budujemy w wyobraźni postaci z brązu, co nie znaczy, że te postaci są zupełnie inne, te żywe, ale one są ludzkie. One mają ludzkie rozterki, ludzkie problemy. One podlegają zmienności czasu, w którym żyją. I tutaj już troszeczkę nawiązując, bo rozumiem, że tak czy inaczej nasze odpowiedzi mają krążyć wokół pracy Mariusza Mazura, której mu serdecznie gratuluję. I jestem przekonany, że właśnie zaletą tej książki jest próba dojścia do indywidualnych motywacji ludzi z krwi i kości, która też stara się, można dyskutować, czy to jest idealne, czy nieidealne, czy we wszystkich ocenach się zgodzimy, ale stara się też zauważyć ten gęsty czas, który nastąpił w wyniku wojny w Polsce, gdzie z jednej strony motywacje, poczucie zagrożenia w ciągu jednego roku się zmieniają. Zmienia się sytuacja polityczna Polski, zmieniają się punkty odniesienia, co my widzimy, kiedy analizujemy źródła decydentów, którzy zastępują przywódców państwa podziemnego. Tak? Mamy Rzepeckiego, który waha się, co robić. Mamy w tym wszystkim z jednej strony poczucie tego, że represje są, które wpędzają wielu ludzi do lasu, z drugiej strony mamy poczucie przekonania, że to jest właśnie dla Związku Sowieckiego idealny czas na zwalczanie podziemia, bo jest u szczytu potęgi. I pytania o to, czy Polska ma szansę na niepodległość, czy zmierzamy do wyjścia z tej opresji, w której się znaleźliśmy, czy zmierzamy w innym kierunku. To rodziło tysiące różnych, albo nawet więcej niż tysiące różnych wyborów, różnych decyzji, i w momencie, kiedy jedni szli do milicji, żeby próbować przechwytywać fakty, tworzyć fakty dokonane, inni zostawali w lesie. W czasie, kiedy jedni starają się przetrwać, inni mówią, muszę uciekać, bo właśnie po mnie przychodzi NKWD.
jeszcze inni trafiają do aresztu, bo nie mają kiedy uciekać. To ich koledzy myślą o tym, żeby ich ratować. Wielość tych wszystkich sytuacji to jest olbrzymie wyzwanie, dlatego też tutaj chylę czoła przed odwagą związaną z tym, żeby wziąć na siebie takie zadanie i spróbować to wszystko ująć tak, żeby nadać temu jakąś całość. Dlatego myślę, że ta książka jest bardzo ciekawym przyczynkiem do opowieści o tym, jak wyglądali zwykli ludzie w podłym, bo co do tego ja nie mam wątpliwości, w podłym czasie, gdzie nadzieja i brak nadziei, gdzie dążenie do normalności i do wolności przenikało się z poczuciem zagrożenia właściwie na co dzień. Dziękuję bardzo. A jak na to pytanie odpowiedziałby metodolog, profesor Jan Pomorski? Dziękuję bardzo. Jak wygląda obraz naszkicowany przez profesora Mazura na tle dorobku historiografii, która zajmowała się podziemiem antykomunistycznym? Tak brzmi to pytanie. Ja bym powiedział może w ten sposób, że różnica uwidacznia się już na poziomie katalogu pytań, jaki steruje badaniem historycznym. Same różnice w obrazowaniu przeszłości są jedynie konsekwencją tej pierwszej, odmiennej konceptualizacji samego przedmiotu badania. Przeważająca większość piszących o drugiej konspiracji skupia się na ustaleniach, co, gdzie, kiedy i kto brał w tym udział. Pomijam na razie warstwę ocenną zdarzeń i postaci, która u niektórych historyków dodatkowo jest eksponowana w tych pracach. Dla Mazura poszukiwanie odpowiedzi na tego typu pytanie to zbyt mało. Poznanie historyczne to dla niego coś więcej niż tylko kolekcjonowanie faktów z przeszłości. Widać, ja bym powiedział tak, on przygląda się tej zbiorowości, nie tracąc oczu konkretnych ludzi, o czym mówił przedmówca. Pokazuje ich w sytuacjach decyzyjnych, stara się wniknąć w motywy i próbuje też zrozumieć głębszy sens zdarzeń, a nie skupiać się na tym, kto, gdzie, ilu wrogów unicestwił, o czym właściwie pisze większość z historyków. Jego portret zbiorowy nie jest też prostą analizą prozopograficzną, tak często spotykaną w innych pracach historycznych. Owszem, mamy tu jej elementy, ale Mazur zmierza bardziej w kierunku tego, co w psychologii społecznej czy w socjologii nazywamy badaniami nad kohortami. To, co łączy taką zbiorowość, to wspólnota doświadczenia historycznego i wspólnota świata wyobrażonego. Dlatego właśnie podkreślam, że nikt przed profesorem Mazurem tak dobrze, tak udanie nie sportretował tragicznych wyborów i losów antykomunistycznego podziemia w Polsce w tych latach 45-56. A jednocześnie nikt nie zrobił tak wiele, byśmy poznawczo wniknęli w ten ich świat. Zarówno świat realny działań ludzkich, jak i ten wyobrażony, który legł u podstaw takich, a nie innych decyzji, takich, a nie innych działań. Dzięki temu poznajemy historię naznaczoną traumą zderzenia z dwoma totalitaryzmami, z którymi przyszło im walczyć. Historią niezgody na to, co świat im zaoferował. Jest to rodzaj zbiorowego sprzeciwu, za którym zawsze kryje się dramat indywidualnych wyborów. I to pokazuje Mariusz Mazur, że za każdym razem mamy do czynienia z dramatem indywidualnym,
chociaż mówimy o portrecie zbiorowym przecież. I ukazanie tego, o czym sam wspomina, tej prozy życia, codzienności zmagań, by w ogóle przetrwać. Bo o tym jest ta opowieść. O codzienności, o wyczerpaniu, o osamotnieniu, a czasem też o chwilach radości zwyczajnych, ludzkich. Ale przede wszystkim o traconej z każdym rokiem, z każdym miesiącem nadziei i trwaniu mimo to za cenę osobistych wyrzeczeń. To jest właśnie to, co najbardziej w moim przekonaniu odróżnia książkę profesora Mazura od innych publikacji na ten temat. I to jest coś, co ja uznaję za trwałą wartość książki Mazura, która zostanie z nami i będzie stanowiła rzeczywiście pewne przełomowe osiągnięcie w zakresie badań nad antykomunistycznym podziemiem. Tyle na początek. Dziękuję bardzo. Profesor Rafał Wnuk, proszę bardzo. Rzeczywiście to jest badanie kohort, ale ta kohorta, z którą zainteresował się profesor Mariusz Mazur, to jest 20 tysięcy ludzi mniej więcej. Dlaczego o tym mówię? Bo z poprzednich wypowiedzi szanownych kolegów naukowców mogłoby wynikać, że profesor Mazur zajął się całym podziemiem. Nie. Profesor Mazur zajął się tą grupą, która z bronią w ręku podjęła walkę w tak zwanym lesie. To jest bardzo ważne. On nie mówi i nie pisze o doświadczeniu konspiracyjnym mieszkańca Lublina, który drukuje ulotki, nie pisze o działaczu Zrzeszenia WiN, który nigdy do lasu nie poszedł, czy no, tych 80% konspiratorów, którzy po prostu nie byli w lesie, działali w inny sposób. I to jest bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali, że mamy bardzo ciekawe spojrzenie na grupę młodych ludzi, najczęściej 18, 20 parę lat, ludzi, którzy byli ukształtowani przez wojnę, o czym już tutaj było kilkakrotnie mówione. I profesora Mazura nie interesuje interesuje, ale w drugim, a może nawet w trzecim tle historia polityczna, interesuje go mentalny obraz ludzi w lesie, portret psychologiczny. Ja czytając tą książkę zadawałem sobie bezustannie pytanie, czy gdyby ta książka nie była o podziemiu powojennym polskim, tylko o żołnierzach armii amerykańskiej w Wietnamie albo o ukraińskich partyzantach w latach 40. w Związku Radzieckim, albo o Bałtach, czy ten obraz byłby zasadniczo inny? Oczywiście nie znam odpowiedzi na to pytanie takiej całkowicie przekonującej, ale wydaje mi się, że nie byłby jakoś bardzo, bardzo odmienny. I to jest plus tej książki. Znaczy, to, co zrobił profesor Mazur, to napisał książkę, która będzie zrozumiała dla czytelnika w różnych państwach i niekoniecznie zainteresowanych naszą historią, jakby tą Polską w latach, w drugiej połowie lat 40. To jest plus. Ja nie chcę powtarzać tego, co mówili inni, ale zwróciłbym jeszcze na jedną uwagę, co jest mocą tej książki, oprócz czerpania z socjologii, psychologii i tak dalej. Pragnąłbym zwrócić uwagę na odwagę, z jaką pan
Mariusz Mazur wziął się za porównania do różnych zjawisk, niekoniecznie polskich. Mamy w tej książce pamiętniki partyzanta litewskiego, mamy odwołania do Uziębły i próby i porównywanie z sytuacji żołnierzy podziemia antykomunistycznego do działaczy POW lub rewolucjonistów 905 roku. Mamy w końcu porównanie do żołnierek Armii Czerwonej, więc bardzo to jest ożywcze i cieszę się, że jest w duchu, który lubię, w duchu szkoły Annal, która jest mi tam jakoś bliska. Dziękuję bardzo. To teraz może spróbujecie panowie odpowiedzieć bardziej szczegółowo. To może być jeden wniosek, to może być kilka wniosków. Jakie wnioski najbardziej przykuły waszą uwagę podczas lektury tej książki? To może teraz poproszę o rozpoczęcie profesora Jana Pomorskiego. Bardzo proszę. O tragizmie tego pokolenia widzieliśmy od czasów Popiołu i Diamentu Andrzeja Wajdy. O roli strachu w tamtych latach opowiedział nam Mariusz Zaremba. O kraju bez wyjścia Dariusz Stol. Mariusz Mazur dodał do tego coś, co nazwałbym brutalnością codzienności. Codzienność zwykle nie znajduje odzwierciedlenia w przekazie świadków historii, bo nauczani są oni, także przez nas, niestety, przez historyków, że nie należy pisać o prozie życia, ale o czymś wyjątkowym, nadzwyczajnym, heroicznym. Mariusz Mazur zebrał umiejętnie okruchy, bo to są okruchy, rozrzucone po wielu, bardzo wielu pojedynczych relacjach i odmalował przed czytelnikiem obraz ich dnia codziennego, tej powszedniości. Jakże to odbiega od heroicznych uniesień dzisiejszych piewców żołnierzy wyklętych, którzy przebierają się w mundury, myśląc, że do tego sprowadza się pamięć o historii. Ja nie zgodzę się z tym, co mówił doktor Korkuć, że ludzie oczekują postaci ze Spiżu. Ludzie, ja mówiłem, że są przyzwyczajeni. To jest zupełnie co innego, że są przyzwyczajeni do tego, że przez właśnie nasze narracje historyczne, a przede wszystkim przez polityków, którzy pokazują nam tylko pewne postaci jako postaci. Przykład Piłsudskiego jest tutaj genialnym przykładem, bo Piłsudski funkcjonuje jako patron działań demokratycznych, a sam nigdy nie był demokratą. A przecież bardzo często jako patron działań demokratycznych jest współcześnie przez wiele środowisk pokazywany. I to uproszczenie, które mamy właśnie w społecznym odbiorze, za które też ponosimy odpowiedzialność częściowo, w zderzeniu z tym, co Mariusz Mazur nam pokazuje, ten zwykły, powszedni, każdy dzień, który jest właściwie tragiczny, jak się na to patrzy. I z tej perspektywy, gdy przyglądamy się sprawcom historii, to dopiero wtedy zaczynamy rozumieć błąd popełniany przez wielu historyków, o którym też w jakimś sensie pan doktor mówił, że my patrzymy w przeszłość, bo znamy przyszłość. Wiemy, jak to się skończyło. To jest tak, jakbyśmy zaczynali opowieść kryminalną od ostatniej strony.
wiemy, kto zabił, jak to się skończyło. I to narzuca nam punkt patrzenia na ludzi działających w przeszłości. Ale oni nie wiedzieli, jak to się skończy. Działali na warunkach niepewności, ryzyka. Mimo to musieli działać. I to, co mnie ujmuje i co chcę szczególnie podkreślić jako wartość, to to, że dostajemy w rezultacie pewną lekcję myślenia historycznego. Bo myślenie historyczne to jest myślenie pokazujące sprawców historii w ich realnym działaniu, a nie w micie. To, że mamy przy okazji dekonstrukcję bardzo wielu mitów, to jest dodatkowa wartość tej pracy. A co mnie zaskoczyło, bo pojawiło się też to pytanie, co jest zaskakujące. Właściwie powinienem powiedzieć, że zdolność do pozytywnego zaskakiwania w naukowy sposób to też forma życia Mariusza Mazura. Czy znacie Państwo jeszcze kogoś, kto na etapie pisania doktoratu zdecydował się przygotować dwie jego wersje? Jedną dla swego promotora, klasyczną, typowo faktograficzną, liczącą bez mała 1000 stron, powiedzmy sobie szczerze, nudną. Oraz drugą dla recenzentów, profesora Marcina Kuli, mówiącego te słowa, porywającą, świetnie sproblematyzowaną i znakomicie opowiedzianą na zaledwie 200 kilkudziesięciu stron. Więc Mariusz zaskakuje już od zarania. I mogę powiedzieć, że to, że dzisiaj w przekonaniu pewnie wszystkich nas, jak tutaj dyskutujemy, należy do wąskiego grona najwybitniejszych badaczy dziejów najnowszych, nie jest niczym zaskakującym. Oczywiście można powiedzieć, że jak każdemu z nas, piszących, zdarza się Mariuszowi zaskakiwać czytelnika niespodziewanym sformułowaniem. Odnajduję takie w rozdziale czynniki redukujące stres na przykład i nawet sobie przygotowałem cytat. Profesor zwykle bardzo precyzyjny w operowaniu interwałami czasowymi, tym razem właśnie omawiając czynniki redukujące stres, konstatuje w taki sposób. Trzeba też dodać, że po kilku miesiącach od postoju we wsi nierzadko rodziło się partyzantom nieplanowane potomstwo. Można się bronić, że 9 to też kilka, ale gdy to przeczytałem po raz pierwszy, aż się zastanowiłem, o co Mariuszowi chodzi z tym przyspieszonym porodem. Więc można powiedzieć, że znajdujemy również takie drobne elementy, które zaskakują, a które ku rozweseleniu słuchaczy pozwoliłem sobie przytoczyć. Dziękuję bardzo. Profesor Rafał Wnuk. To mnie zaskoczyło, co się dowiedziałem, a czego nie wiedziałem. Powiem tak, 90% zjawisk opisanych przez profesora Mazura miałem ich świadomość, potrafiłbym znaleźć jakieś tropy prowadzące w danych kierunkach. Natomiast nie umiałbym tego ująć tak jak on. Natomiast jest kilka takich rzeczy, na które mi otworzył oczy. I tutaj na przykład analiza snów, myślenie magiczne. Ja nie potrafiłem tego odnaleźć, nie zdawałem sobie tego rodzaju pytania. To wszystko, co było związane z osobowością autorytarną, z myśleniem autorytarnym, to jest kolejny
kolejna przestrzeń, która była dla mnie bardzo ciekawa i na którą mi otworzył oczy. Natomiast, no także pewnie jeszcze bym kilka po przeanalizowaniu sobie poszczególnych rozdziałów znalazł takich tematów, które były dla mnie nowe. Natomiast troszkę na zasadzie wejścia w dyskusję, bo tu padło padły słowa mówiące o ocenach przez autora książki ferowanych. Przyznam, że ja nie znajduję tam za wielu ocen. To ja może sprostuję. Ja mówiłem, że właśnie w historiografii przed Mazurem spotykamy elementy ocenne. U niego tego nie ma. I to jest plus. Oczywiście. I to oczywiście. Jest plus. To jest oczywiście. Plus. Mi się jakby do mnie to przemawia po prostu. Przemawia. Nie o to chodzi, żeby do mnie przemawiało, ale to jest w pewien sposób jakby naukowo chłodne. Tak. Mazur kroi tą żabę z leżącą na stole ostrą brzytwą i niespecjalnie przejmuje się tym, co ta żaba w środku tam sobie czuje albo myśli, prawda? To jest jedna rzecz. Nie będę kontynuował. Dla mnie ten chłód historyka to sceniczne niezaangażowanie Mazura jest siłą książki. Dziękuję bardzo. Doktor Maciej Korkucz. Ja myślę, że powinniśmy tutaj też powiedzieć kilka słów, chociaż nawet nie ma na to czasu, ale przecież nie musimy się ze wszystkimi ocenami zawartymi w książce zgadzać, bo nie na tym rzecz polega. Ja uważam, że tutaj jest ważne, że to jest próba. To nie jest próba ostateczna, to nie jest punkt dojścia. Ja myślę, że to jest jedna z prób, które wciąż ktoś może podejmować i myślę, że dobrze by było, żebyśmy to powiedzieli również tym, którzy spośród nas, którzy spośród słuchaczy zajmują się historią albo chcą się zajmować, albo są studentami, żeby wiedzieli, że to jest właściwie temat otwarty, bo to nie jest praca, która jest ideałem nieskazitelnym, który możemy tylko chwalić, bo tutaj już prawie wybudowaliśmy pomnik w czasie tego spotkania Mariuszowi Mazurowi. Ja uważam, że jest to bardzo ciekawa próba właśnie zmierzenia się z ludźmi żyjącymi tu i teraz w tamtym czasie. Oczywiście zawsze możemy zadać sobie pytania, czy jeżeli ktoś w dzienniku notuje jakieś wrażenia, jakieś swoje rozczarowania, tak jak Klukowski w wielu miejscach, to czy to świadczy o celnej jego diagnozie rzeczywistości, czy o tym, że akurat spotkał rozczarowanych ludzi, którzy no, znaleźli się w czasie, w którym było więcej pytań niż odpowiedzi, bo musimy pamiętać, nie możemy od tego uciekać, że to był czas, kiedy demobilizowana jest olbrzymia, jeszcze raz, i to mówię z całą odpowiedzialnością, olbrzymia armia stworzona w podziemiu, bo setki tysięcy ludzi, my możemy porównać to do tego, ile to było procent w społeczeństwie, ale pamiętajcie Państwo, tu nie chodzi o to, jaki to był procent społeczeństwa, bo przecież w społeczeństwie są kobiety, dzieci, są różne grupy społeczne. Gdybyśmy zadali pytanie, jaki procent społeczeństwa stanowiła przedwojenna milionowa armia, no to by nam też wyszło jakieś 3% z kawałkiem, prawda? Jeżeli byśmy trochę dodali. Ta przedwojenna, która stanęła do walki we wrześniu 1939 roku. Więc to nie jest miara, która nam coś mówi. Porównanie
ilości ludzi zaangażowanych w podziemie, ale nie tylko te to zbrojne, czynne, bo to jest oddzielny temat, ale w ogóle w podziemie i polityczne, i w podziemie zbrojne, które nie wyrażało się tym, że ktoś był członkiem oddziałów partyzanckich, ale był uzbrojony, gdzieś miał schowaną broń, był w potencjalnej gotowości do tego, żeby w miarę sprzyjających okoliczności za tę broń chwycić i uczestniczyć w czynnej walce. Porównanie tych ilości ludzi sięgających rozmiarów o wiele większych niż te 20 tysięcy z tą armią wrześniową, myślę, że nam daje jednak jakiś pewien obraz, ale w książce Mariusza Mazura możemy szukać właśnie tych rozterek, tych kłopotów związanych z tym, że przecież dowództwo Armii Krajowej w roku 1944, na początku roku 1945, też jest rozerwane pomiędzy tym, że istnieją cele, dla których Armia Krajowa została powołana. Nie zostały one osiągnięte, bo te cele to niepodległość, a jednocześnie muszą ratować ludzi. Tak? Po to została Armia Krajowa rozwiązana, nie dlatego, że że cele zostały osiągnięte, tylko dlatego, żeby spróbować ratować żołnierzy przed uzasadnieniem represji i przed tymi represjami ze strony sowieckiej, które miały wówczas miejsce. W związku z tym, jakbyśmy sobie wyobrazili, jak rozpuścić 300 tysięcy ludzi po domach, mówiąc, no niestety musimy przerwać, bo nie udało się nam osiągnąć naszych celów, nie pójdziecie na defiladę, nie zakończy się ta walka tym, czym się miała zakończyć, ale bądźcie w gotowości, zostańcie wierni przysiędze. W niektórych rozkazach rozwiązujących oddziały jest mowa o tym, co w każdej armii mogłoby budzić no, co najmniej zdziwienie. Każdy z was ma być sobie dowódcą. Jak ma być zwykły chłopak, który był szeregowym żołnierzem, ma być teraz sam dowódcą w sytuacji politycznej, która dla tych, którzy spotykali się ze Stalinem, jest niepewna, tak? W sytuacji politycznej, kiedy sam Gomułka na plenum majowym mówi, nie wiadomo, w jakim kierunku sytuacja zmierza, czy do wojny, czy do pokoju. I patrzy na ten problem odwrotnie niż ludzie podziemia, tak? Którzy liczą na wojnę, a Gomułka liczy na to, że właśnie będzie dominacja sowiecka, a nie wojna w tym miejscu. Myślę, że to jest w tej książce, ja nie byłem tyle zaskoczony, ile myślę, że to jest ciekawy punkt odniesienia do tego, żeby pisać artykuły, żeby pisać być może książki o podobnym temacie, które sięgnęłyby do innych źródeł jeszcze, które by sięgnęły do próby wyprowadzenia innych wniosków, aczkolwiek wiele z tych rzeczy dla mnie jest ciekawe, że zostało powiedziane wprost, tak? Bardzo mi się podobało, że w momencie, kiedy na przykład, tak, w momencie, kiedy Mariusz Mazur wylicza motywacje, dla których ludzie mogli pójść do lasu, podkreśla, że niekoniecznie wszyscy szli, oni po prostu pozostawali. Wyciągnięcie tego jako punkt pierwszy jest moim zdaniem szczególnie ważne. Mamy tutaj szereg tych elementów, które właściwie nie dziwią. To jest coś takiego, co nam w pracy źródłowej wychodzi, co my widzimy. Natomiast zawsze jest sztuką próba ujęcia tego w całość i przeanalizowania właśnie od tej strony. Przy czym tutaj bym się z profesorem Pomorskim troszeczkę wdał w dyskusję. Ja bym nie lekceważył tych, i to jest pro domo sua, ja bym nie lekceważył tych kolekcjonerów faktów, bo właśnie dzięki temu, że ktoś wykonał tę pracę kolekcji faktów,
przedstawię reprezentację ukolekcjonowania faktów, może być Atlas Podziemia Niepodległościowego, prawda, którego autorzy tutaj są obecni. Ja myślę, że właśnie dzięki temu, że ktoś wykonuje taki krok pierwszy, taką orkę związaną z tym, żeby dowiedzieć się, co kiedy było, czego kiedy nie było, to później można na tym bazując już nie poszukiwać w ogóle, co się wydarzyło, ale poszukiwać odpowiedzi głębszych. I to jest taka logika badań historycznych, których ja bym nie dzielił na lepsze i gorsze, tylko na pewien system wzajemnego uzupełniania się aktywności ukierunkowanej na różne elementy odkrywania materii historycznej. To mogę panie doktorze, w takim razie bardzo chętnie, jeśli pozwolicie, to w tej chwili chciałbym zabrać głos wywołany przez pana doktora, ponieważ nigdzie w mojej wypowiedzi nie znajdzie pan elementu wartościowania czy oceny. Ja pokazuję, a to przepraszam, bo tak to odebrałem. Ja to pokazuję, że mamy pewien etap właśnie, że ktoś stawia proste pytania i na nie szuka odpowiedzi i właściwie jego katalog pytań jest wyczerpujący na tym etapie. Więcej nie potrafi. I ktoś przychodzi... Albo może to nie jest jego celem. ...inaczej formułuje pytania, ma bogatszy katalog i bogatszą wiedzę pozaźródłową. Bo to jest kwestia, z czym my przystępujemy do badania źródłowego. Na ile damy się prowadzić przez źródło, to co tam jest tylko zawarte, i na ile potrafimy wyciągnąć to, co jest tam tylko oznaką, tylko pewnym wskaźnikiem czegoś więcej. I teraz no to jednak... właśnie zaletą i szkoły Annaler oczywiście, i profesora Mazura jest to, że ma o wiele bogatszy katalog pytań, z którymi przychodzi do analizy materiału źródłowego, że świadomie sięga nie tylko... czyta historyków, bo większość z nas, powiedzmy sobie, ogranicza się do czytania kolegów po fachu, tych, którzy przed nimi zajmowali się danym badaniem. Mówimy o stanie badań, prawda? I ten stan badań jest dla nas najważniejszy. Natomiast przedmiot badania zmusza nas do tego, przedmiot badania, żeby spojrzeć na ten przedmiot od trochę innej strony. I tu czasami historykowi otwierają oczy antropologowie, politolodzy, ekonomiści, socjologowie czy psychologowie. Obecność tego typu lektur powoduje, że zupełnie inaczej zaczynamy formułować problemy. I jeśli ja pokazywałem ten właśnie przejście pomiędzy tą klasyczną, faktograficznym etapem badań nad antykomunistycznym podziemiem do pewnego nowego modelu, to ten krok został zrobiony przez profesora Mazura i przez pewnie innych, bo można wskazać wiele w obszarach innych. Natomiast on został zrobiony. I teraz, panie doktorze, no to, co pan powiedział na początek, że zawsze jeszcze można kontynuować, to jest oczywistość, to jest truizm. Nigdy nie mamy prawdy do końca poznanej historycznej, bo tylko stawiamy pewne hipotezy i argumentujemy mniej lub lepiej za daną tezą. I nigdy się nie kończy, chyba że dotyczy to tylko poziomu faktów egzystencjalnych, że ktoś umarł bądź się urodził, prawda? Reszta jest elementem cały czas patrzenia na przeszłość oczami historyka, który patrzy i próbuje również oglądać tą przeszłość z rozmaitych perspektyw. To, co Mariusz Mazur powiedział na samym początku, było niezwykle ważne, że on stara się patrzeć i uprawiać historię z rozmaitych perspektyw. Nie ma jednej perspektywy, która jest obowiązująca, bo nigdy nie było tej jednej perspektywy. To, co my z czym się stykamy, to jest zapis czyjegoś doświadczania świata. I to doświadczenie świata w tym momencie zostało utrwalone. Więc mamy pewien obraz przez świadka historii, przez sprawcę historii, ale on się porusza w swoim świecie. Często jest to świat wyobrażony.
ten wyobrażony świat wymaga zrekonstruowania, jeśli chce zrozumieć, dlaczego on działał tak, a nie inaczej. I ta rekonstrukcja, którą Mariusz Mazur dokonuje wtedy, kiedy właśnie analizuje człowieka w sytuacjach decyzyjnych, powoduje, że nagle zaczynamy tych ludzi lepiej rozumieć. Zaczynamy lepiej rozumieć, czym to podziemie było. I ja bym powiedział, nie trzeba im budować pomników ze Spiżu. Trzeba ich pokazywać jako ludzi żywych. Żywych w tym sensie, że oni stają wobec określonych wyborów i często stają w sytuacjach tragicznych. Muszą decydować. I wolałbym, żeby w przekazie, czyli w odbiorze, taki obraz był formułowany, bo on jest obrazem, który czegoś nas uczy. Przede wszystkim uczy nas pewnej pokory wobec tego, czym są dzieje. Tym nasze dzieje ojczyste. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeżeli można. Jeżeli można. Chwileczkę. Wcześniej jeszcze Rafał się zgłaszał. Profesor Rafał Wnuk się zgłaszał ad vocem, także teraz jemu oddaję głos i potem dr Maciej Korkuć. Proszę bardzo. Mariusza Mazura, profesora Mazura, całkiem świadomie nie interesuje, nie pisze o historii politycznej. Krótko mówiąc, czytelnik tej książki, jeśli chce się dowiedzieć, czym się różniło WiN od NZW, a NZW od NSZ-u, z tej książki się tego nie dowie. Ale to w ogóle nie jest pytanie, które pan Mazur chciał zadawać. On chciał napisać pracę opisać mentalność, sposób odczuwania, sposób myślenia, odbierania świata ludzi w tamtym okresie. Ja to kupuję. Natomiast chciałbym jakby uruchomić troszkę naszego autora, zdać mu jakieś, jakby zmusić go do jakiejś gimnastyki. Otóż czytając tą pracę, a właściwie wracając do niej, mam wrażenie, że ten obraz jest zbyt statyczny. Zastanawiałem się czytając, czy rzeczywiście jest tak, że podobny sposób myślenia i postrzegania ma ten człowiek w lesie w styczniu 45, w kwietniu 46 i w 48 roku. Co więcej, wiele przykładów dotyczy okresu roku 47 i tuż późniejszych, kiedy to są rzeczywiście tacy ostatni z ostatnich. I w tym sensie ta książka mnie trochę, jakby przy wszystkim, nie wycofując planów, które wygłosiłem wcześniej, chciałem powiedzieć, że dynamiki mi trochę brak i ta historia jest troszkę górą lodową, a nie płynącą rzeką. I tutaj mam nadzieję, że pan profesor Mazur troszeczkę będzie musiał się pogimnastykować. To zanim oddam głos panu profesorowi Mazurowi, tak jak obiecałem, ad vocem dr Maciej Korkuć. Ja bym nie chciał autora wyprzedzać, ponieważ go dawno dosyć nie było, więc może pozwólmy, a ja jeszcze się odniosę do tamtych rzeczy wcześniejszych. Dobrze, to do tego, co poruszył profesor Rafał Wnuk, ja chciałbym jeszcze dodać jedną kwestię, jeśli mogę, do autora książki, bo pytałem panów o to, co was zaskoczyło, na co zwróciło waszą uwagę, czytając książkę. Natomiast profesora Mazura chciałbym zapytać, co jego zaskoczyło, kiedy napisał tą książkę i zobaczył, co przebadał i wnioski, które mu wyszły z tej książki. Co było najbardziej zaskakujące? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Przyznam, że jestem zawstydzony tym wszystkim, co tutaj usłyszałem, tymi pozytywami.
Do kilku kwestii faktycznie chciałem się ustosunkować. Zacznę od tego, że ta książka nie powstałaby, gdyby nie ten potężny zasób literatury poświęconej podziemiu niepodległościowemu, który przez ostatnie 30 lat zaistniał w polskiej historiografii. Wszyscy panowie doskonale wiecie, jak często również was cytowałem i bez książek wielu polskich historyków, ona by nie mogła zaistnieć. Ja mam dość dobre zdanie o dużej części historiografii dotyczącej podziemia. Mówię dużej części, bo też jest dość spora część, która zastanawia mnie, czy czasem nie idzie trochę w stronę propagandy, a nie opartej o warsztat naukowy poważnej nauki. Natomiast tak jak mówię, wiele z tych kwestii, które ja poruszałem, powiem nawet znajduje się w książkach dotyczących podziemia, dotyczących tych spraw polityczno-militarnych. Jedynie, co mogę postawić jako zarzut, ona znajduje się tam jako pojedyncze zdania albo jako jakieś cytaty, które nie są analizowane. I my dowiadujemy się wielu rzeczy z tych książek, ale jeśli są niewielkie cytaty albo właśnie pojedyncze zdania, to na pewne kwestie nie jesteśmy w stanie na pewne kwestie odpowiedzieć. Z pewnością jest jeden mój zarzut i tutaj zgodzę się z Janem Pomorskim, to jest hegemonia patrzenia militarno-politycznego, ponieważ w dotychczasowej historiografii absolutnie to spojrzenie polityczne i militarne wyparło wszystkie inne. Ale zgadzam się również z tym, co powiedział dr Maciej Korkuć, że to jest pierwsza próba. Ja nie ukrywam, że nie pisałem i z tym, co powiedział profesor Rafał Bnuk, nie byłem w stanie napisać historii totalnej mentalności, czy w ogóle historii totalnej podziemia, bo to jest po prostu niemożliwe, odwołując się tutaj do znanej kategorii historiograficznej. Ja zawsze powtarzam, że każdemu z tych rozdziałów można by było, czy problemowi podnoszonemu w każdym z rozdziałów, można by poświęcić całą książkę kolejną z bardzo różnych perspektyw. No, rzecz banalna, choćby alkohol jako ten środek, który odrywa od rzeczywistości i który towarzyszył podziemiu dość często. Przecież można napisać całą książkę na ten temat z punktu widzenia i antropologii, i psychologii, i socjologii, i wszelkich innych nauk. Zwróćcie Państwo uwagę, przecież w ogóle nie poruszyłem choćby problemu językowego. Gdyby językoznawcy siedli do tych źródeł, to fenomenalną książkę można by było napisać. Czyli tych kwestii, których nie ma, albo które zostały tylko zaznaczone, faktycznie jest tam bardzo dużo. Ja zwróciłem uwagę na to, że do podziemia nikt nie szedł na 5 lat. Czyli jak się szło do podziemia, to szło się na miesiące. Za 3 miesiące będzie wojna w 1945 roku. Przecież to jest kwestia tego, że się utrzymamy, tak jak Hubel poszedł, przetrwam zimę i dotrwam do kolejnej wojny. A to wyglądało inaczej po pół roku, po roku, po dwóch, po siedmiu. I jeśli mogę mówić o tym, co mnie faktycznie zaskoczyło, to spektrum racjonalizacji dlaczego do tego podziemia poszedłem i czy dobrze zrobiłem. My do dzisiaj nie wiemy, otóż tego nie ma w źródłach niestety, odpowiedzi na pytania, czy dobrze zrobiłem. Pamiętajmy o tym, że ci wszyscy ludzie, czy większość z nich, tych, którzy przeżyła, przeszła później przez więzienia. Oni w tych więzieniach, jestem przekonany, w jakiś sposób racjonalizowali sobie, odpowiadali sobie na pytania, co zrobili źle, a co dobrze, czy było warto, czy nie było warto. Jeśli Tobortowski wraca do podziemia, to nie dlatego, że przed chwilą nie był patriotą i uznał, że trzeba wyjść, bo jest tak zwana amnestia, a później nagle tym patriotą został podobnie.
tylko to jest na nim wymuszone. On nie ma innej alternatywy, nie ma innej możliwości. On musi uciekać, on sobie zapewne, no tutaj już oczywiście powiem to w taki zupełnie nieklasyczny sposób, ale domyślamy się, co on sobie wyobraża, jak słyszy o tym, że jacyś panowie zaczynają o niego wypytywać w jego miejscu zamieszkania. On nie może zresztą tego miejsca zamieszkania znaleźć, nie radzi sobie tak naprawdę w cywilu i co robi? No ucieka. No, ci panowie wypytujący są takim dodatkowym gwoździem do tej jego ucieczki. I później, kiedy ci ludzie siedzą w tym lesie po raz kolejny albo któryś tam rok, zastanawiają się nad tym, jak uciec po dziwę, bo z niego już wiedzą, że się nie da uciec, ale mają nadzieję, poszukują w czymkolwiek, co się wydarzy, sensu dla walki i cokolwiek się wydarzy, no mamy blokadę Berlina, jeśli blokada Berlina, na pewno będzie wojna, tak? Ucieka Józef Światło, na pewno będzie wojna, umiera Stalin, na pewno będzie wojna, oni szukają, my dzisiaj znowu, słusznie tutaj profesor Polski powiedział, dzisiaj jesteśmy na tyle sprytni, że mamy tę całą wiedzę, ale oni nie mieli zielonego pojęcia o tym i poszukiwali jej w tych strzępkach informacji, które otrzymywali. Czy ten obraz jest statyczny? Gdybym mógł napisać 4 tomy, prawdopodobnie on był bardziej rozbudowany, tylko tych 4 tomów powierzchni nikt by nie przeczytał. Już napisałem kiedyś książkę na 600 stron, na ileś tam set arkuszy i wszyscy mi później zarzucali, że się jej po prostu nie da przeczytać, ponieważ jest zbyt gruba. Ale zapewne tak, tylko że to miało być pewne otwarcie, zresztą ja chyba nawet gdzieś piszę, że to ma być pewne otwarcie do tego spoglądania innego na podziemie. I moja absolutna zgoda z tym, że ci, którzy piszą na przykład o strukturach winu, nie będą zajmowali się mentalnością, bo to nie jest ich tematyka. Ci, którzy piszą o jakimś konkretnym oddziale, prawdopodobnie też nie będą się tym zajmowali, bo oni są od czegoś innego, ale mam nadzieję, że ta książka pozwoli im inaczej pomyśleć, inaczej spojrzeć i że w tym momencie, nie w strukturach, ale właśnie choćby w tych oddziałach, czy choćby w biogramach, bo tego bardzo mi brakuje, że w biografiach jest bardzo mało też czasami ludzi, znaczy są to wykonawcy tych czynności militarno-politycznych, o których wspominam we wstępie i mam nadzieję, że te sylwetki ludzkie będą nieco bardziej pełne, jeśli przeczyta się moją książkę i pomyśli się to o tym z tej perspektywy, trochę antropologicznej, trochę psychologicznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy dr Maciej Korkuć chciałby... Tak jest. Ja myślę, że to jest ważne, co powiedział Mariusz Mazur, czyli że rzeczywiście jest tak, iż te prace, które mówią o wydarzeniach, dają pewien komfort tym, którzy są w stanie, którzy mogą zadawać sobie następne pytania. Pan profesor Pomorski, i tutaj byłem też znowu jakby wywołany, nie chcę zamienić tego spotkania w dyskusję między nami, ale oczywiście zarzucając mi truizm, odpowiedział na równym poziomie ogólności, ale wychodząc od tego, że jednak nie wartościuje, jednak zaczął wartościować. No, jeżeli mówimy, że jakieś pytania są bogatsze od innych pytań, to już jest wartościowanie. Oczywiście to być może jest temat na oddzielne spotkanie, ale chciałbym podkreślić, że antropolog, jeżeli chce się zajmować tamtymi czasami i jeżeli nie wykona tej pracy nad wczytaniem się w opracowania, rzetelnym wczytaniem się w opracowania, które przygotowali ci kolekcjonerzy faktów, bardzo łatwo może dojść do wniosków opacznych, bo jego spojrzenie może być podatne na zbyt łatwe wciągnięcie przez jeden rodzaj źródła albo przez jakiś ciekawy dokument, który znalazł, a ten dokument nie będzie, niekoniecznie musi się przekładać na obraz całości uprawniający do wniosków ogólnych i mamy takie sytuacje już nie tylko w odniesieniu do tej epoki, ale i w odniesieniu do innych epok, kiedy pewne prace
pewne tezy stawiane w książkach właśnie sporządzanych przez ludzi, którzy niekoniecznie znają warsztat historyka, odrywają się od opisywanych rzeczywistości i są może oryginalne, ale to już nie jest historia, jeżeli nie trzymają się materii faktów. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tego, co powiedział Mariusz Mazur. Te pytania to są bardzo ważne rzeczy. Czy dobrze zrobiłem? To, że to wracało po latach więzień. Bo my musimy pamiętać, mówiąc o tym podziemiu, musimy pamiętać, że ono nie zaznało tego, co jest celem każdego pójścia do walki, czyli zwycięstwo. To jest podziemie, którego największym problemem jest to, że spotkała je klęska, a później lata upokorzenia. I to lata upokorzenia w takim prozaicznym życiu, i to też jest ciekawy temat, gdzie taki wypuszczony z więzienia dawny partyzant jest skazany na wegetację jako ten napiętnowany wciąż. I on już nie jest w więzieniu, on żyje w tej rzeczywistości PRL-u, ale on nie załatwi sąsiadom przysłowiowego kwitu na węgiel, bo takie rzeczy załatwi ten, kto jest związany z obozem władzy. On często żyje w biedzie i spotykałem takich ludzi, szukając relacji i zapisując właśnie różnego rodzaju informacje, które były bliskie tym pytaniom, które sobie Mariusz Mazur stawia. Tak? To myślenie, przytłoczenie myśleniem poklęskowym jest tutaj bardzo ważnym elementem tłumaczącym niektóre refleksje ex post, które znamy też z innych epok. Wiemy, jak wyglądał cały blok wspomnień po powstaniu styczniowym. Tak? Mamy to przytłoczenie jednak tym, że cele nie zostały osiągnięte. I pamiętajmy, bo to jest cenne, co Mariusz powiedział, że niektórzy szli nie na 5 lat, nie na 10 lat, nie na 20 lat, tylko szli, bo myśleli, że pewne rzeczy po prostu trzeba przetrwać. Niektórzy wtedy, kto czyta źródła, wie, jak silne jest myślenie o tym, że sytuacja w latach bezpośrednio powojennych, kiedy Sowieci są silni, a wojny tej oczekiwanej przez wielu na horyzoncie nie widać, to jest sytuacja, w której racjonalność myślenia mówi, przeczekajmy. Dlatego Armia Krajowa rozpuszczała tych żołnierzy, ale nie wyrzucała broni, bo już jest niepotrzebna, tylko robiła magazyny na ten lepszy moment, tak? Więc wielu ludzi chciało przeczekać, ale komuniści i Sowieci też wiedzieli, że ten moment ich przewagi trzeba wykorzystać. No i Stalin wprost mówił, że trzeba uderzyć represjami, trzeba zaostrzyć represje. I w związku z tym mamy sytuacje, w których nawet jak ktoś jest zdemobilizowany i chce wrócić do domu, nagle okazuje się, że musi ratować swoje życie, tak? Swoją chęć do przetrwania. Ostatnia rzecz, żebym nie przedłużał, bo zdaję sobie sprawę z tego, że nas jest tutaj kilku, a nie sam jestem. Przepraszam, jeżeli mówię za długo. Ostatnia rzecz, to jeszcze bym powiedział tak. W dokumentach w Małopolsce na przykład, które wertowałem, bardzo wyraźne jest jeszcze oczekiwanie nie tylko na wojnę, ale partyzanci wciąż łudzą się jeszcze w drugiej połowie 1946 roku, że wybory dadzą władzę PSL-owi i wtedy odetchniemy, wtedy wyjdziemy. I to też jest taka perspektywa, która jest kompletnie niemilitarna, ale na to też rachuby widać. Dziękuję bardzo. Czy któryś z panów jeszcze chciałby ad vocem? Jeśli nie, to co prawda miałem zadać jeszcze jedno pytanie, ale mija nasz czas, a wiem, że są pytania też od oglądających nas, więc też im oddamy głos. Czy ktoś z panów jeszcze ad vocem? Jeśli nie, to może jednak pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie, które wykracza poza książkę, ale które jest bardzo żywe w naszej przestrzeni publicznej. Czyli przede wszystkim, jakbyście panowie
ocenili, jakbyście odnieśli się do tego, w jaki sposób problem polskiego podziemia niepodległościowego działającego po wojnie jest wykorzystywany w obecnej polityce historycznej i jaki to ma odbiór społeczny. Może poproszę na początku profesora Rafała Wnuka. Ja się nie chcę powtarzać. Wielokrotnie ten temat mówiłem. Czy moim zdaniem ten bardzo intensywny walec propagandowy, który przejechał po wielu naukowcach i oczywiście po opinii społecznej, moim zdaniem stanowczo przegrzał koniunkturę i czy temu tej części naszej historii. Uważam oczywiście, to moje zdanie i nie musi się nic z tym zgadzać, że sama figura żołnierza wyklętego jest figurą fałszywą i wypaczającą, czy też jakby wykrzywiającą punkt widzenia, czy też wykrzywiającej obraz rzeczywistości, który my historycy próbujemy jakoś tam odtworzyć. I ta wyklęta narracja stała się językiem władzy. Językiem takiej przemocy symbolicznej. W związku z tym nie dziwi mnie też to, co się stało, a widzę to już od pewnie roku, dwóch, narastający opór wielu ludzi wobec tej, znużenie, opór i odrzucenie tej tematyki, które to odrzucenie ma charakter prostego odwrócenia znaków. Tak jak część, ja nie mówię, że to cała historiografia, nie o to chodzi, ale powiedzmy w języku propagandy podziemie antykomunistyczne zostało, jego obraz został zbudowany troszkę na zasadzie takiej, tam gdzie było bandyta, to teraz mówimy bohater. W efekcie dzisiaj o wielu ludziach podziemia młodzi ludzie znowu odwracają w sposób prosty i mechaniczny znak i na te osoby, które są nazywane bohaterami podziemia antykomunistycznego, zaczynają funkcjonować jako bandyci, faszyści i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo zła sytuacja, w momencie, kiedy jedna instrumentalizacja, opór przed jedną instrumentalizacją sprowadza się do innej instrumentalizacji. I na tym skończę. Dzięki. Dziękuję bardzo. Profesor Jan Pomorski. Mikrofon. Już. Mam nadzieję, że teraz mnie słychać. Oczywista po PRL-u konieczność wydobycia ze społecznej niepamięci to jedno, a gloryfikacja podziemia antykomunistycznego jako całości to drugie. Nie muszę dodawać, że ta druga postawa jest profesorowi Mazurowi, także mnie, a myślę, że również profesorowi Wnukowi, całkowicie obca. Jako nie mająca nic wspólnego z nauką po prostu. Oczywiście praca Mazura jest w pewnym sensie sprzeciwem wobec polityzacji historii i jej instrumentalnego wykorzystania dla doraźnych celów. Ona może być tak odczytywana.
Chodzi o odmitologizowanie historii antykomunistycznego podziemia w Polsce i o przywrócenie mu właściwego znaczenia i miejsca w szeregu. Mocno w moim przekonaniu ostatnimi laty w przekazie publicznym zafałszowanego. I faktycznie jest tak, że może zaowocować to tym, o czym profesor Rafał Wnuk przed chwilą mówił, czyli o odwróceniu, o 180 stopni. I ja przypominam sobie, pewnie jestem z panów najstarszy, że w okresie PRL-u zajmowano się i gloryfikowano oddziałami Gwardii Ludowej i Armii Ludowej. Opisywano te nurty, a taki sam los spotykał Armię Krajową. Już nie mówię oczywiście o podziemiu antykomunistycznym. I obawiam się, że możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że zwłaszcza młodzi badacze piszący na ten temat, właśnie w których pracach jest bardzo mocno ta aksjologia współczesna, czy polityka historyczna, nie bójmy się powiedzieć, tak mocno obecna, to jest to rodzaj zniewolenia umysłów. Przestrzegał przed tym w rozmowach czy rozważaniach o wieku XX Tony Judd, rozmawiając na ten temat z Timothy Snyderem. I pozwólcie, panowie, że ja przytoczę taki cytat, który miałem sobie pod ręką i chciałem go w tym momencie, te słowa Tony Judda, przypomnieć. Pisze on tak. Uderza mnie we współczesnej Europie Wschodniej, na przykład w Polsce, pokolenie młodych prawicowców, którzy nie pamiętają komunizmu i nie tylko nie żywią najmniejszej sympatii dla jego idei, ale i nie pochylają się nad żadnymi motywacjami, które mogły komuś czy kogoś popchnąć w objęcia partii. Chcą lustracji, przymusowego zbadania przeszłości ludzi piastujących znaczące stanowiska. Ale sądzę, że ta przywara spowodowana późnym urodzeniem jest. Właśnie dlatego, że są najambitniejsi, że chcą pozbyć się wcześniejszych pokoleń, byliby tymi, którzy w komunizmie kolaborowaliby z najbanalniejszych powodów. I boję się, że podobny los i podobna interpretacja może z czasem dotyczyć żołnierzy wyklętych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Doktor Maciej Korkuć. No, dużo tutaj się pojawiło różnych stwierdzeń, z którymi nawet pewnie nie ma za bardzo czasu polemizować. Ja bym nie używał tutaj takich terminów, z całym szacunkiem dla profesora Rafała Wnuka, jak przemoc symboliczna. Też bym nie mieszał tego, co się dzieje w ogóle w przestrzeni publicznej, z takim dosyć prymitywnym przekładaniem hasła bohater na bandyta na bohater, no bo wiemy, że nawet jeśli niektórzy publicyści, bo to ma taki wymiar publicystyczny, tak robią, to nie znaczy, że tak robią wszyscy i że na tym polega polityka państwa. Wiemy dzisiaj, że są niektórzy, nawet prawnicy, którzy próbują nawet tych ludzi, którzy byli zwalczani jako pospolici przestępcy przez podziemie niepodległościowe, próbują wydobyć jako tych, którzy będą pretekstem do uzyskania odszkodowań sądowych. I to jest rzecz, która jest jakimś marginesem, którego bym nie mieszał z tym, czego dotyczy pytania, więc pytanie tego, jaki jest odbiór społeczny, jaka jest rola tej tematyki w polityce historycznej. Też bym nie przesadzał z takim wyrównywaniem i rozszerzaniem
takiego schematu, gdzie ktoś pisze dzisiaj, jest retorsja, tak? Ktoś pisze o bandytach. Jeżeli takie dzienniki, żyjemy w wolnym kraju, gdzie również i środowiska postkomunistyczne, czyli związane z tamtym systemem, funkcjonują, wydają tygodniki czy prasę. Jeżeli w tygodniku Przegląd pojawiają się jakieś hasła o bandytach, o faszystach, no to ja nie mam wątpliwości, że to jest działanie intencjonalne i to jest podszyte obroną, chęcią obrony usilnej tamtego systemu, gdzie próbuje się tak arebur wyciągać różne tezy i pozorując szacunek dla historii, tak naprawdę wyciąga się z lamusa propagandowe hasła z czasów stalinowskich czy późniejszych, a gdzieś tam w cieniu, w tle czają się takie tradycje właśnie związane z tymi, którzy mieli profity z tamtego systemu, całe to środowisko działaczy. Jeżeli chodzi o to, czy to jest tak samo jak z Gwardią Ludową w komunizmie, nie zgodziłbym się z tym, bo cała mitologia Armii Ludowej, Gwardii Ludowej, pochodzenia partii, krajowego pochodzenia partii komunistycznej, braku związków ze Związkiem Sowieckim, tylko nawiązanie kontaktów, wsparcie sojusznika. Cała ta mitologia była budowana od podstaw na fałszu, tak? Robiono przodującą siłę niepodległościowego podziemia z formacji, która nie była ani niepodległościowa, ani przodująca. Natomiast tutaj w odniesieniu do podziemia powojennego my musimy jednak pamiętać, moim zdaniem, i takie jest moje zdanie, że państwo ma obowiązek pamięci, obowiązek, i to chciałem podkreślić, państwo ma obowiązek pamięci o wszystkich, którzy walczyli o niepodległość. I równie dobrze, jeżeli państwo jest gotowe stawiać pomniki przed Sejmem Armii Krajowej, jeżeli państwo jest gotowe stawiać pomniki powstańcom styczniowym czy listopadowym albo obchodzić rocznicę, notabene moim zdaniem za mało w ogóle, gdzieś to zniknęło trochę, no, okrągłe rocznice mamy teraz związane z powstaniem listopadowym i gdzieś ich nie widać. Ja bym raczej tutaj widział zarzut, że gdzieś ta historia, na której wychowywali się ci, którzy walczyli o niepodległość i w czasie wojny, i na której wychowywało się wojsko przedwojenne, przebierając się w mundury chociażby z okresu powstania listopadowego, że to gdzieś nam zniknęło z horyzontu. I oczywiście ja zgadzam się z tym, że tutaj nie ma ideału, bo nie o ideale mówimy, ale też bym wszystkiego, broń Boże, nie potępiał. Ja uważam, że ważne jest, że ten Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy, ja nie lubię tego pojęcia żołnierzy wyklętych, bo jest ani nieostre, ani jest dziwne, ciągnie za sobą ogon PRL-u, który wyklinał ich, ale jest Narodowy Dzień Pamięci Podziemia Niepodległościowego. Dobrze wybrana jest data przypominająca śmierć naprawdę ludzi godnych szacunku i myślę, że warto pamiętać, że kiedy przyjmowano to święto, ono dawało nadzieję, że ta kolejność związana z tym, że ustawa, która przyszła z inicjatywy prezesa IPN-u Janusza Kurtyki, przygotowana została przez Lecha Kaczyńskiego, a podpisana przez Bronisława Komorowskiego, ona dawała szansę, że będzie jednak wspólnym pochyleniem się nad tamtymi czasami, nad tamtymi też tradycjami walki o niepodległość, tak? Bez mieszania w to tych marginesów, które zawsze gdzieś tam przy każdej walce się pojawiają. No niestety dzisiaj widzimy, i to jest moim zdaniem problemem, że
dzisiejsze podziały polityczne z różnych powodów i różne środowiska chcą przekładać na tamten, na dyskusję o historii. I to jest dla mnie katastrofą, ale chciałbym podkreślić jeszcze raz, że państwo ma obowiązek pamięci o tych, którzy walczyli o niepodległość. Siły zbrojne każdego państwa opierają się na tradycjach. Jeżeli tradycje nie będą uwzględniać tych, którzy walczyli o niepodległość, to tylko będą uwzględniać tych, którzy się dostosowali, to w wojsku nie buduje to najlepiej morale, aczkolwiek wiem, że tutaj rozpoczęlibyśmy szerszą dyskusję i ważne jest, żeby tych bohaterów rzeczywiście dobierać takich, którzy mogą być stawiani za wzór i nie mieszać ich z jakimiś pospolitymi przestępcami, którzy też byli zwalczani i w czasach okupacji niemieckiej, i w czasach okupacji sowieckiej, i później w okresie powojennym. Jeden problem chciałem powiedzieć, tak już znowu przydługo wypowiedź trochę ucinając. Moim zdaniem jest rzeczywiście kłopot z tym, o czym wspominałem już wcześniej, że Mariusz Mazur pisze o tym, że znaczna ich część pozostała w podziemiu. Dzisiaj bardzo często robi się krzywdę całej tej tematyce przez to, że się odcina lata wojny, czyli wszystko, co było między rokiem 39 a 45 i mówi się tylko o tym, co było po 45 roku. My staramy się również w takich działaniach publicznych pokazywać, że my mówimy o ciągłości walki o niepodległość. I te elementy, które pokazują tą ciągłość, o których wspomina też Mariusz, tak? Czyli elementy, które mówią, że mamy ciągłość personalną w wielu wypadkach. Mamy ciągłość losów, wyborów ideowych w wielu wypadkach, gdzie mamy walkę o niepodległość jako taką, niezależnie od tego, kto jej zagraża, tak? Bo najpierw byli Niemcy i Sowieci, później tylko Niemcy, a później znowu pojawiają się Sowieci. To powinno być jednak pokazywane nie jako odrębny temat, ale jako temat, który jest ciągłością walki od 1939 roku. Paradoksalnie to komunistom zależało na tym, żeby powiedzieć, a rok 45 to jest zupełnie inna historia, tak? I wcześniej można o czymś mówić, a o jakimś podziemiu i tutaj dodawano całą tą mitologię Gwardii Ludowej, Armii Ludowej, a później to już są tylko ci, którzy strzelają zza węgła. Dziękuję bardzo. No chyba jak wszyscy tutaj uczestniczymy w tej dyskusji, to jesteśmy przekonani o tym, że zadaniem i obowiązkiem państwa jest upamiętnianie tych, którzy o niepodległość tego państwa walczyli. I chyba tutaj jest między nami zgoda. Natomiast no, też jest pytanie, czy te działania, które są podejmowane w ramach polityki historycznej, są działaniami prawidłowymi, dobrymi i czy nie można byłoby ich robić zupełnie inaczej, zdecydowanie lepiej. To jest to pytanie. Jeżeli mógłbym, Sławku, wejść w słowo, ja myślę, że w tysiącach różnych działań znajdziemy takie, które wskazalibyśmy jako świetne, jako średnie, jako te, które są strzelaniem kulą w płot, tak? Jak to się mówi, przepraszam za kolokwializm. Ale też musimy pamiętać o tym, że no nie wszyscy uczestnicy tego ruchu powojennego, podziemnego, powojennego zasługują na to, żeby kreować ich jako bohaterów, jako wzorce osobowe dla młodych ludzi. Zadaniem historyka jest mówić, jak było.
ale nie zawsze historycy są słuchani i nie zawsze politycy te głosy historyków wysłuchują i budują swoją narrację, która jest nie do końca zgodna z tym, jak było w rzeczywistości. Rafał Wnuk zgłasza się jak ad vocem, ale chciałbym jeszcze przed tym oddać głos, oddać głos profesorowi Mariuszowi Mazurowi. Ja przyznam, że nie chciałbym mówić o polityce historycznej, ale zacznę od pierwszej wypowiedzi Macieja Korkucia, który powiedział, że w przestrzeni publicznej ta historia jest trochę zbanalizowana i bardzo mocno uproszczona i taka trochę czasami biało-czarna. I powiedział, dlaczego tak jest. Tylko zwróćmy uwagę, pan doktor powiedział o pamięci historycznej tak zwanej, która jest skutkiem polityki historycznej. Pamiętam, wiele lat temu pisałem o teatrach telewizji Scena Faktu, które w większości były poświęcone, były kręcone przez kilka lat, były poświęcone podziemiu niepodległościowemu. I miałem to nieszczęście, że starałem się raczej nie oglądać ich z tygodnia na tydzień, czy z miesiąca na miesiąc, a później do tego tekstu musiałem wsiąść i przez 3 dni obejrzeć wszystkie kilkadziesiąt. I zdumiała mnie jedna kwestia. Miałem to nieszczęście, że zajmowałem się badaniem propagandy komunistycznej i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu bardzo duża część tych teatrów była niestety trochę właśnie taką propagandą Arebur. W propagandzie komunistycznej mieliśmy bandytów z podziemia, którzy piją, bluzgają, mordują i bardzo kulturalnych towarzyszy z UB. W tych teatrach mieliśmy coś całkowicie odwrotnego. Mieliśmy bardzo kulturalnych, pijących co najwyżej kieliszeczek wina, żołnierzy podziemia, którzy głównie bronią dzieci i ludzi, absolutnie nie przeklinają, jeśli już śpiewać, to śpiewają wyłącznie piosenki patriotyczne i religijne, a po drugiej strony, przepraszam za wrażenie, takich zakapiorów, którzy piją wódkę w szklankach, ciągle przeklinają i najchętniej to by wszystkich wymordowali. W życiu bym nie wpadł na to, żeby zacząć bronić UB i tutaj niestety profesor Rafał Wnuk miał trochę racji, bo ostatnio pojawiły się takie głosy, które zaczynają bronić UB jako ludzi, którzy walczyli o ziemię dla chłopów. To jest kompletnie niezrozumiałe, albo inaczej zrozumiałe ze względu na ignorancję i próbę odparcia tej brązowej, brązowniczej historiografii. Ale zobaczcie Państwo, że dzisiaj w świecie historyków zawodowych mamy tylko dwie grupy. Jedną grupę, która jest taką faktycznie niewielką grupą jednak brązowniczą. Historyków, moim zdaniem większość, która pisze w taki rzetelny sposób i w miarę dobrze odwołuje się do warsztatu naukowego, choć mnóstwo jeszcze przed nami jest pracy, choćby jeśli chodzi o rozumienie pamiętników, rozumienie wspomnień i takie podejście stricte naukowe do nich jako źródeł, ale i chyba na szczęście nie ma jednak tutaj historyków zawodowych, przynajmniej ja sobie nie przypominam takiego nazwiska, zawodowego, poważnego historyka, który pisałby o żołnierzach przeklętych. To jest raczej domena publicystyki, tak jak tutaj jeden z panów powiedział, jednego z tygodników, co najwyżej kilku polityków, którzy takie rzeczy opowiadają, ale nie można tutaj wstawiać znaku równości i mówić, że z jednej strony są tacy, z drugiej są tacy. Powiem jeszcze raz, na szczęście nie ma takich historyków, którzy en bloc krytykowaliby podziemie niepodległościowe i to chyba dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze Rafał Wnuk się zgłasza. Króciutko. Ja jednak uważam, że miałem prawo powiedzieć o przemocy symbolicznej i wystarczy być w Hajnówce w czasie marszu na cześć Burego, aby zobaczyć, czym ona jest. Ja mieszkam w Lublinie, pod Lublinem, ale bywam w Lublinie często i pod najlepszym ponoć w Lublinie liceum imienia Staszica są panie sprzedające mydło i powidło. A jedna z nich wystawiła swój straganik z napisem
Wilcze Majtasy i sprzedawała bokserki męskie z wilkiem. Miała tych bokserek całe pudło, kilkadziesiąt sztuk. Młodzież z najlepszego ponadto liceum w Lublinie natychmiast je wykupiła. Ale o czym to świadczy? Ale, panie profesorze. Świadczy to o tym, że te wilcze majtasy, czyli z symbolem wilka, jednoznacznie kojarzącym się z narracją żołnierzy wyklętych, tą głowę wszyscy znamy z odzieży patriotycznej, należało włożyć tak, aby była dobrze wyeksponowana. Ale czy to... Jeżeli mogę skończyć. Krótko mówiąc, zobaczyłem, że coś, co jest symbolem, co miało być symbolem, co jest symbolem walki niepodległościowej i tak dalej, dla świetnie wyedukowanej młodzieży, oni to do tego stopnia odrzucili, że postanowili sobie z tego zrobić znakomity żart, że znakomity, ich zdaniem znakomity żart, i to robili. Dla mnie to jest sygnał, że coś się stało, że jednak pewien sposób opowiadania o przeszłości ma efekt przeciwny do założonego. To zostało po prostu zbanalizowane i tym ludziom zrobiono krzywdę. Wystarczy popatrzeć na memy i to, co młodzież robi właśnie w tej chwili. Więc tu się w pełni zgadzam, Rafał, z tobą, bo rzeczywiście to jest poważny problem, na którym się my nie zastanawialiśmy do tej pory, a w moim przekonaniu to jednak wymaga głębszej refleksji. Dobrze, ja mogę? Jedno zdanie, doktor Maciej Korkuć, i oddajemy głos oglądającym nas i słuchającym. Ja raczej nie wiem, czy pani od mydła i powidła z jakimś straganem sprzedająca majtki, nie będę mówił, do czego służą majtki i gdzie się je zakłada, ale czy to jest rzeczywiście przejaw polityki historycznej i czy to, że młodzież kupuje takie majtki, to jest przejaw kontestacji tej polityki historycznej, raczej wątpię. Na miejscu, jak znam młodzież, myślę, że to może być temat jakiejś rozprawy. Jak znam młodzież, to sam fakt, że taka głupota jest zrobiona w postaci majtek, może być po prostu gestem zwyczajnie prześmiewczym i myślę, że wyciąganie z tego zbyt daleko idących wniosków jest jednak daleko idącym uproszczeniem. A memy piszą wszyscy, w zależności od tego, skąd jest mój kolega, tak? Mam kolegów z Platformy, mam kolegów z PiSu, mam kolegów, którzy nigdzie nie należą. Każdy inny mamy przysyła, jest ich bardzo dużo, więc to też raczej jest nie za proste do zwykłego takiego wyciągnięcia jednego, jednorodnego wniosku. Dziękuję bardzo i proszę o pytania od słuchaczy. Dzień dobry, mamy kilka pytań od słuchaczy, myślę, że bardzo ciekawych. Pierwsze pytanie od pana Bartosza Konieczki. Dlaczego o kobietach służących w oddziałach podziemia wiemy tak mało? Czy dopóki część z nich żyje, nie można by po prostu przeprowadzić nowych wywiadów, wypytując o pomijane dotychczas kwestie? To z panów? Myślę, że na pewno, jeżeli mogę jedno zdanie, myślę, że po prostu tam, gdzie mówimy o oddziałach podziemia niepodległościowego, kobiet było zdecydowanie mniej. Pamiętajmy, że to wynalazek współczesnych czasów, że kobiety mogą być już nie służbą pomocniczą w wojsku, bo tak było w czasie II wojny światowej, ale zwykłym żołnierzem liniowym, co też budzi różnego rodzaju kontrowersje.
były w czasie wojny jednostki liniowe, ale w proporcji do całości armii, no to były raczej nieliczne. Myślę, że natura tamtych czasów powodowała, że kobiet było mniej, a myślę, że ciekawym tematem badawczym jest zadanie pytania zupełnie innego, które kiedyś babcia mojej żony pokazała, bo to łatwo mówić o tych chłopakach, którzy poszli do lasu, nawet motywowani tymi wielkimi ideałami, ale zostawała kobieta z dziećmi i na jej barki spadało utrzymywanie całego gospodarstwa, cały wysiłek związany z tym, żeby przetrwać i wyżywić całą gromadkę dzieci, bo wiemy, jak to bywało. I to jest też aspekt tamtych czasów, który warto dostrzegać, że gdzieś to zaplecze podziemia niepodległościowego musiało funkcjonować, to znaczy oni musieli mieć też bezpieczeństwo, poczucie, że ich rodziny mają z czego żyć i kto się nimi opiekować. Myślę, że odpowiadając panu Bartoszowi Konieczce, no bo powinniśmy powiedzieć, że jak najbardziej tak, jeśli takie osoby żyją, mają ochotę o tych czasach rozmawiać, to każdy historyk, który ma taki kontakt, powinien zrobić wszystko, żeby takie relacje zbierać i takie pytania zadawać. Oczywiście. Czy jeszcze jakieś komentarze a propos tego pytania, czy przechodzimy do następnego? Rafał. Ja króciutko badam problem lat 20 parę. Nigdy nie spotkałem kobiety służącej w oddziale zbrojnym. Osobiście nie spotkałem. Ja spotkałem. Rozumiem, że to już wszystko, tak, jeżeli chodzi o ten wątek. Dobrze, przechodzimy do następnego. Pytanie od pana Jakuba. Nazwisko jest mi nieznane. Domyślam się, ale ponieważ nie wiem na pewno, to nie będę tutaj tego mówił. Zatem odczytuję pytanie. Zbadanie jakich portretów zbiorowych jest według panów potrzebne do jeszcze lepszego poznania konspiracji wojennej, powojennej? Na jakich kwestiach te portrety powinny się skupiać? Słowem, co dalej? Może w takim razie ja zacznę, jeśli mogę. Dla mnie fascynujący byłby z pewnością portret tych, którzy byli w podziemiu, którzy przeszli przez więzienia i którzy później w bardzo różny sposób radzili sobie w życiu. Z różnych innych badań wynika, że część z tych ludzi nie radziła sobie w nim, czy miała problem z radzeniem sobie w tym życiu, nie tylko dlatego, że byli inwigilowani i nie mogli robić kariery. Chociaż też my pamiętajmy o tym, że były takie przypadki ludzi, którzy po podziemiu, po 56 roku jednak jakieś niewielkie kariery regionalne robili. Ale z tych badań wynika, że ludzie, którzy przeszli przez więzienia, mieli później na przykład problemy rodzinne, mieli problemy z używkami, częściej się rozwodzili i niestety nie wiem, czy tego typu źródła dzisiaj istnieją, bylibyśmy w stanie sobie poradzić z czymś takim zapewne, chociaż były to niezwykle skomplikowane badania, ale dla mnie naprawdę ciekawe byłoby, jak wyglądała ta kohorta w latach 60., 70., i to by nam też dość dużo powiedziało właśnie o tych kolejnych dekadach ludzi podziemia i znowu dzięki temu dostrzeglibyśmy w nich ludzi podziemia, ale ludzi, a nie te instrumenty walczące i oddające się tym sprawom militarno-politycznym. Z pewnością to byłoby istotne. I druga sprawa, ja kiedyś napisałem taki krótki tekst o nie pokoleniu, ale o grupie UB, o UB-kach w latach 45-56 i o tym, kim oni byli, jak oni myśleli. Ja chodziłem tutaj tak naprawdę o wykorzystanie pewnych badań, choćby Asza czy Zimbardo,
nad sposobami znowu zachowań i myślenia. Zadałem pytanie, jak to jest możliwe, że nagle po 1945 roku pojawiła się dość duża grupa osób, która była w stanie torturować innych, mordować i zachowywać się w fatalny sposób. I po 1956 roku ona nagle zniknęła. Ci ludzie nie oddawali się swoim wcześniejszej aktywności, nie byli tak brutalni. Dlaczego w takim razie w tym okresie byli? No, Zimbardo chyba tutaj najlepiej odpowiada, ale no i tutaj nawiążę do jednej z wypowiedzi wcześniejszych, trzeba szukać u antropologów, u psychologów, u socjologów i w tym momencie na tego typu pytanie będziemy w stanie odpowiedzieć. Dziękuję. Profesor Rafał Wnuk. Czy ja bym jeszcze dwie grupy, mnie by zainteresowały jeszcze bardzo mocno dwie grupy, bo jakby dzisiaj pytanie dotyczyło również konspiracji wojennej i powojennej. Ja chciałbym, mnie bardzo by zainteresowało odpowiedź na pytanie o tych wszystkich ludziach z Armii Krajowej, innych organizacji podziemnych, niekomunistycznych, którzy znakomicie odnaleźli się w Polsce Ludowej. To tak. Była naprawdę bardzo duża grupa ludzi, odnajdujemy ich na przeróżnych stanowiskach, we wszystkich możliwych grupach zawodowych z Urzędem Bezpieczeństwa, milicją włącznie. I jakby to jest coś, czym się nie zajmujemy. A druga rzecz, nad tym są pewne badania, czyli kwestia przystosowania te grupy, które by nie poszły do konspiracji, nie kontynuowały oporu w żaden sposób, ale po prostu postanowiły, czy też dano im szansę i wrócili do własnych zajęć. To jest zresztą najczęstszy scenariusz na wsi, że ci szeregowi żołnierze Armii Krajowej z wielu regionów Polski po prostu orzą tą ziemię do końca swojego życia i Armia Krajowa jest po prostu jakimś tam etapem mniej czy bardziej zamkniętym. To tu bym jeszcze się mocno pochylił nad tymi dwiema grupami. Czy ktoś jeszcze z panów? Ja może dwa zdania, bo faktycznie to, co zostało powiedziane, to tak, mnie się też marzy, żebym przeczytał książkę, która byłaby odpowiednikiem umysłu zniewolonego, ale pokazywała właśnie te osoby, które miały za sobą doświadczenie AK, doświadczenie konspiracji, a jednak zdecydowały się na współpracę. I my bardzo mało kolaboracji z systemem poświęciliśmy jako badacze uwagi. Kolaboracji polegającej właśnie na tym, jakimi metodami się również przyciąga. Bo to jest również studium przemocy. To nie musi być koniecznie przemoc fizyczna, która była niezwykle silna, ale te inne symboliczne formy przemocy i uwikłania w rozmaite kłamstwa, które powodowały, że część ludzi podejmowała tę współpracę. I aż się prosi o to, żeby tego typu studia nad tak rozumianą przemocą były robione. Chcę powiedzieć również, że dyskusja wokół takich, czy to zbrojnych oddziałów, czy to konspiracyjnych rzeczy, jest niezwykle istotna z punktu widzenia uprawiania samej historiografii. Jest taka książka, którą tutaj trzymam i chcę Państwu ją pokazać. To jest w moim przekonaniu jedna z najważniejszych prac historii najnowszej, chociaż takiego statusu nie mam. To jest praca Dariusza Libionki i Lorenza Weinbauma, Bohaterowie, hosztaplerzy, opisywacze wokół Żydowskiego Związku Wojskowego. Znakomite studium, bo ono nie tylko dokumentuje, czym ten był związek, ale jak dyskusja wokół niego była prowadzona przez środowiska historyków.
międzynarodowe środowiska i polskie. I kapitalnie pokazuje, jak właśnie analiza tego dyskursu wokół może rozświetlać nam rozmaite mity i rozmaite uwikłania w politykę historyczną, którymi mamy do czynienia. Oni analizują akurat ten przypadek, ale tak naprawdę rozświetlają cały mechanizm. Dariusz Libionka zrobił tutaj genialną robotę i ja się dziwię, że ta książka jest tak mało popularna, bo może ona jest trudna. Jak zawsze, jak się pisze trudne książki, to one są, bo one są wymagające intelektualnie. To nie jest prosty opis, że czegoś, o czymś, coś się tam wydarzyło. Jest to bardzo głębokie studium samej teorii poznania historycznego, dla której pretekstem jest wielka dyskusja, która jest dyskusją międzynarodową. W jakimś sensie mogę powiedzieć, że ta praca, która nas dzisiaj skupiła, czyli książka Mariusza Mazura, ona prowokuje do tego, aby coś podobnego powstało jako zderzenie, bo myślę, to co jest najciekawsze równocześnie, to jak obserwujemy, jaka jest reakcja na książkę Mazura, również w przestrzeni publicznej, na rozmaitych forach, jakie są komentarze i dyskusje wokół tego. I to czasem jest ciekawsze dla badacza stanu umysłu współczesnych, niż koniecznie przysłuchiwanie się tej naszej debacie, która z konieczności i z oczywistych względów jest inna. Dziękuję bardzo. Doktor Maciej Korkucz. Ja do tych wszystkich tematów dodałbym jeszcze dwa wątki, bo tych wątków ciekawych jest oczywiście dużo, ale nie jest sposób zanudzać słuchaczy. Myślę, że dla jakiegoś badacza ciekawym wątkiem byłoby kiedyś pochylenie się nad tym, jaka była pokoleniowa recepcja tych działań, w których uczestniczyli ci żołnierze podziemia, również powojennego. To znaczy, jak kształtowało się w cieniu tych wychodzących z więzień następne pokolenie, często chronione przed narażaniem się przez tych, którzy byli w więzieniach, a jednocześnie wbrew temu czerpiące z tego jakąś motywację do własnych działań. Jak to coś w rodzaju tego, w jaki sposób rodziny naznaczone Katyniem starały się Katyń wieść wiadomość o tym, co się stało z ojcem, tak, czyli z dziadkiem następnego pokolenia, ukrywać, nie mówić o tym, bo to zaszkodzi, bo to będzie niebezpieczne dla nauki, dla jakichś awansów zawodowych, a jednocześnie młodzież, zapisywałem mnóstwo takich relacji, młodzież jednak samodzielnie gdzieś kiedyś dochodziła do tych treści i samodzielnie budowała już sobie własne spojrzenie na świat, też ujmując te rzeczy. Ale jeśli chodzi o samo podziemie, to dla mnie takim ciekawym tematem, który jest trochę nie za dobrze ruszony, jest kwestia motywacji związanych z amnestią w 1947 roku. Bo wydaje mi się, że za słabo dostrzegamy w historiografii taką kolosalną różnicę pomiędzy tą tak zwaną amnestią z 1945 roku i tą tak zwaną amnestią z 1947 roku. I nie chodzi mi o różnicę w zasadach, w tym, co robili komuniści, ale różnicę w podejściu do tej amnestii ze strony tych, którzy się ujawniali. Bo w roku 1945 mamy wciąż piłkę w grze. Właśnie wszedł mocno na scenę Mikołajczyk, właśnie został przywódcą największego stronnictwa, momentalnie wyrosłego na największe stronnictwo legalnie, oficjalnie działające w kraju. Tak? Więc jest nadzieja na to, że kończymy walkę, bo jest szansa na rozwiązanie polityczne.
i w to wikłają się również przywódcy podziemia, prawda? Natomiast 47 rok to jest zupełnie inna amnestia i zupełnie inna motywacja. Ja tak, taki przykład dam króciutko, obiecuję. Jana Łopuskiego, który uciekł na zachód, wyrywając się z łap NKWD, aresztowany już w tym nowym okresie. Był w rękach NKWD, udało mu się wyrwać, był w bezpiecznym świecie i akurat w momencie, kiedy komuniści obejmują wszystko, kiedy, jak my patrzymy ex post, no to budują totalitaryzm. Wydaje się, że właśnie to jest najgorszy moment do tego, żeby wrócić w ich objęcia, wrócić w ich łapy. A on wtedy podejmuje decyzję, że to może jest szansa. Na co? No i właśnie z tego, co ja widzę, to generalnie chyba jest ciekawy problem do pogłębienia. Czy w 47 roku nie mamy do czynienia z taką sytuacją, że jednak pojawia się nadzieja na to, że komuniści, którzy rozbijali podziemie brutalnie, wyszukiwali tych, którzy kiedyś byli w AK w okresie, kiedy dążyli do władzy, w momencie, kiedy wzięli wszystko, kiedy mieli to, co chcieli, pozwolą żyć za cenę tego, że odkładamy broń, nie będziemy przeciwko wam walczyć, to wy nam dacie żyć jak pod zaborami, przy pogodzeniu się z tym, że Polska jest zniewolona. I to myślę, że to jest ciekawy wątek, trochę za słabo obecny w ogóle w literaturze. Bo tak się traktuje tą amnestię, no mechanicznie, no ujawnili się jej z głowy. Dziękuję bardzo. Poprosimy o następne pytanie. Pytanie od pana Michała Pawła Durakiewicza. Czy autor namyślał o napisaniu podobnej monografii o drugiej stronie barykady, czyli funkcjonariuszach resortu, żołnierzach, konfidentach zaangażowanych w walkę z podziemiem i przekonanym o swojej racji, lub tym ludziom podziemia, którzy świadomie zdradzali swych dawnych towarzyszy broni lub wręcz przechodzili na drugą stronę? I tutaj jest dopis, tutaj jest dopiska pana Jakuba. Zwłaszcza o przedstawieniu motywów, celów, perspektywy w ogóle tej drugiej strony, czyli tak zwanych utrwalaczy władzy ludowej. No, trzeba by było najpierw zapoznać się ze źródłami. Ich z pewnością jest znacznie mniej. One są zapewne bardziej napisane w taki propagandowy sposób, znacznie trudniejsze do weryfikacji. Ale tak jak powiedziałem, napisałem dość podobny tekst o UB i o tym, dlaczego tam wtedy się do tego UB szło. Nie jestem pewien, mówię, nie znam źródeł, nie zajmowałem się tym nigdy, nie jestem pewien, czy tych źródeł jest na tyle dużo i są one na tyle uczciwe, czy można stosując jakiś aparat naukowy wydobyć te powody. Z pewnością byłaby to kwestia ciekawa. Dziękuję. Rozumiem, że możemy przejść do następnego pytania. Pytanie od pani dr Magdaleny Semczeszyn. Działania i wybory podejmowane przez partyzantów najczęściej opisują się przez pryzmat polityczny. Tymczasem bardzo inspirujące są zaproponowane przez pana profesora narzędzia znane z psychologii, jak między innymi właśnie hierarchizacja systemu wartości, mechanizmy rządzące grupą, trauma i zjawiska posttraumatyczne, czyli post-traumatic stress disorder i tak dalej. Jednocześnie są to tropy trudne do uchwycenia źródłowo. W jaki sposób historyk może spróbować sięgać po takie metody? Czy widzą tu państwo jakieś nowe perspektywy badawcze? To może do reszty panów. To może dwa zdania ja bym powiedział. Oczywiście historyk musi wtedy posiłkować się tą wiedzą pozaźródłową, która pochodzi z innych dyscyplin, które stały się dla historyków XX wieku naukami pomocniczymi. Bo tak naprawdę naukami pomocniczymi historyka badającego wiek XX są socjologia, psychologia, antropologia i inne dyscypliny społeczne. I to w podwójnym sensie, bo z jednej strony
badacze z tych dyscyplin cały czas prowadzili badania empiryczne nad społeczeństwem. Cały czas mamy do czynienia z ogromnym materiałem przygotowanym przez socjologów, przygotowanym przez antropologów, przez psychologów, którzy prowadzą badania nad społeczeństwem w XX wieku. I my bardzo słabo je wykorzystujemy, traktując to jako dane, dane źródłowe również. Nie chodzi tutaj tylko o konkursy pamiętników czy cokolwiek innego. One są zapisem pewnego stanu, który dla historyka jest inspirujący. I to, więc z jednej strony mamy konkretne materiały źródłowe opracowane nie przez historyków, czy wytworzone nie z inspiracji historyków, ale z inspiracji przedstawicieli innych dyscyplin nauk społecznych. Z drugiej strony mamy cały szereg teorii. Niektóre z tych teorii, do niektórych z nich odwołuje się Mariusz Mazur, do niektórych na przykład w Wielkiej Trwodze odwołuje się Zaremba. Ale gdyby na przykład nasz wybitny historyk Marcin Zaremba znał studium Josepha Ledoux, lęk, to jest neuronauka na tropach lęku i strachu, to jego książka byłaby jeszcze głębsza, bo w tym momencie, kiedy on kończy i nie bardzo wie, co dalej zrobić z tym materiałem, to Joseph Ledoux proponuje narzędzia badawcze, które można wykorzystać i pójść krok dalej. I to pytanie jest bardzo dobre, bo ono też nas otwiera na to, co kiedyś było rzeczywistością, to znaczy taką, że historyk w ramach studium historycznego stykał się i miał zajęcia z socjologii, z psychologii. To jest nieszczęście jakby dawnej epoki, prawda? Ale ono miało też dobrą stronę. Rewolucja w historiografii bardzo często zaczynała się od tego, że studenci historii byli zmuszeni administracyjnie do tego, że chodzili na zajęcia z innych dyscyplin. I podobnie socjologowie, antropologowie, historycy przychodzili na wykłady historyków i zadawali im trudne pytania. Od takiej wymiany myśli to się wszystko zaczyna, bo to jest inspirujące, to poszerza horyzonty intelektualne i pozwala inaczej pracować z materiałem źródłowym. Szukać innych metod i innych pytań. I w moim przekonaniu to jest klucz do tego, aby historiografia znowu zaczęła szukać inspiracji. Im więcej będzie tego typu książek, które pokażą, jak ważne jest poszerzenie tego katalogu pytań, a ten katalog pochodzi właśnie z innych dyscyplin, bo przecież przedmiotem naszego badania cały czas jest człowiek i społeczeństwo. Tylko zajmujemy się nim w przeszłości. W związku z tym, tym człowiekiem, tym społeczeństwem zajmują się inne dyscypliny. To jest oczywiste, że my musimy współpracować i ja wiem, że dzisiaj znowu każą nam w ramach ewaluacji tylko i wyłącznie propagować czystość dyscyplinarną, prawda? No ale to jest nieszczęście, jak doskonale wiemy. Nasi wielcy mistrzowie tym się charakteryzowali, że oni naprawdę czytali bardzo dużo, zupełnie niekoniecznie prac historycznych. I ta obecność jest bardzo silna. Ja pisząc od kilku lat, przygotowując metodologię historii najnowszej, przeanalizowałem, przestudiowałem ponad 400 książek z historii najnowszej. I każda dla mnie zaczyna się właściwie od tego, że ja ją czytam i metaforycznie, można powiedzieć tak, to jest sytuacja taka, jak gdybym próbował kawałek ciasta i próbował w związku z tym zastanawiać się, z jakich składników użyto i jaka była receptura, żeby je wyprodukować.
I to jest przywilej metodologa, który bada metodologię stosowaną przez historyków najnowszych. I za każdym razem, jak mam książkę, to natychmiast ją czytam pod tym kątem tylko. Nie interesuje mnie warstwa faktograficzna, ale interesuje mnie, jak do tego on dochodzi. W jaki sposób, jakich składników używa, jaką ma recepturę, żeby to wytworzyć. I to jest niezwykle przydatny element przy kształceniu adeptów do historii, bo pokazuje im się, że metodologia wtedy ma znaczenie, kiedy jest ona metodologią stosowaną przez historykę. Czasem bez jego głębszej świadomości, bo osoby takie jak Mariusz Mazur, czy Zaremba, czy Stolarz, czy Rafał, które świadomie próbują zastanawiać się nad tym, jak prowadzić badanie historyczne. Przykładem ta książka Libionki jest rewelacyjna pod tym względem. Jest ogromna samoświadomość każdego kroku badawczego. Ja bym zachęcał do tego, odpowiadając na pytanie naszej młodszej koleżanki, by szukać inspiracji w innych dyscyplinach również i zawsze poszukiwać prac, które są inspirujące, bo one są takimi właśnie paradygmatycznymi dla pewnych orientacji. Tych orientacji jest bardzo dużo i warto próbować to robić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Profesor Mariusz Mazur. Wierzę w to, że badania nad polskim podziemiem powojennym byłyby świetnym towarem eksportowym za granicę, gdybyśmy dobrze je robili. Marzy mi się grant, w którym można było zatrudnić oprócz klasycznych historyków zdarzeniowych, również antropologów, socjologów, językoznawców i wielu innych. No wiem, że na razie takiego grantu nie spotkałby się on z zainteresowaniem władz, które granty rozdają, ale zapewne za jakiś czas być może ktoś wpadnie na taki pomysł, będzie miał większą siłę przebicia niż ja, większe nazwisko i wtedy tego typu badania powstaną. One są niezwykle istotne, dlatego że dzięki nim zrozumielibyśmy znacznie lepiej przeszłość. Zrozumielibyśmy znacznie lepiej tych ludzi, którzy wówczas byli. Ja cały czas jestem przekonany, że gdyby ich spytać, tych, którzy dzisiaj już nie żyją, czy chcieliby być postrzegani w przyszłości, w naszej teraźniejszości, jako ludzie, którzy czegoś dokonali albo o coś walczyli, czy woleliby być spiżowymi pomnikami, to jednak wybraliby to pierwsze. Dziękuję. Dziękuję. No, dyskutujemy już ponad 2 godziny, więc czy mamy jeszcze jakieś pytania? Mamy jeszcze jedno pytanie i ja bym chciał od ciebie jeszcze pytanie zadać, jeśli pozwolicie. No, rzeczywiście. Jest jeszcze jedno pytanie pana Bartosza Konieczki, odnoszące się do polityki historycznej, czyli tego wątku, który się pojawił. Odczytuję je. Dlaczego termin żołnierze wyklęci, wymyślony przez Leszka Żebrowskiego w 1993 roku i będący tytułem wystawy Ligi Republikańskiej, został uznany za naukowy, mimo że jest nacechowany emocjonalnie? W 3 zdaniach. Nie uważam tego terminu za naukowy i mam wrażenie, że coraz więcej historyków zawodowych nie uważa go również za naukowy. To jest stricte polityczny czy publicystyczny termin, który ma znaczenie wyłącznie publicystyczno-polityczne. Mało tego, z jakiegoś powodu jego autorzy uznali, że trzeba docenić tych, którzy wyklinali partyzantów podziemia niepodległościowego i oni stają się podmiotem w tym momencie, który warto docenić. Nie uważam tak. Doktor Maciej. Ja myślę, że odwołanie się do takiego terminu byłoby czymś idealnym na takie lata 80., kiedy ktoś chciałby kontestować tych wszystkich, których władza wyklina, a my mówimy o nich, że to są żołnierze, więc robimy tutaj, jakby rzucamy władzy coś, czego ona nie akceptuje, bo ona mówiła, że to byli bandyci wyklęci, a my mówimy, że to żołnierze wyklęci, więc taki kontrast mógłby być pewnym wyzwaniem, ale wtedy.
Ja generalnie wolę, żeby mówić o podziemiu niepodległościowym, wtedy też jest łatwiej oddzielić podziemie niepodległościowe od tego, które nie było podziemiem niepodległościowym, bo to jest szczególnie ważne i w odniesieniu do wojny, i w odniesieniu do okresu powojennego. Natomiast rzeczywiście ja widzę w tym, że, to znaczy ja rozumiem, że tak przyjęto, bo gdzieś tam się to zakorzeniło w, może dzięki tym wystawom. Chciałbym powiedzieć, że wystawy robiła nie tylko Liga Republikańska, ale też zwyczajni ludzie, między innymi w Krakowie, robili to dlatego, że chcieli opowiedzieć o czymś, o czym się nie mówiło wtedy, jeszcze na samym początku lat 90. i nie pokazywało tak dobrze. Natomiast rzeczywiście ja zawsze byłem przeciwnikiem tego terminu i staram się go nie używać, bo widzę w tym taki ogon PRL-u, który się ciągnie, tej propagandy wyklinającej, zupełnie niepotrzebny do tej dyskusji. Już oddaję głos profesorowi Wnukowi. Poprzedzę tylko, pozwolę sobie powiedzieć tylko jedno zdanie. Wydaje mi się, że w moim odczuciu ten termin nie został uznany za naukowy. Są próby czynione, żeby tak się stało. Natomiast no jednak mam wrażenie, że zdecydowana większość naukowców nie operuje tym terminem, operuje terminem albo podziemie antykomunistyczne, albo podziemie niepodległościowe. I myślę, że ten termin żołnierze wyklęci, który też mi się nie podoba i którego też nie używam, nie wejdzie jako termin naukowy. Oddaję głos profesorowi Wnukowi. Uzyskaliśmy konsensus co do tego, że żołnierze wyklęci to termin nienaukowy. Natomiast jak sobie przypominam, skąd w mojej świadomości, ale myślę też, że w głowach wielu historyków pojawiło się określenie żołnierze wyklęci, to źródłem nie była Liga Republikańska i wystawa, ale jednak książka Józefa Ślaskiego, Jerzego Ślaskiego, Żołnierze wyklęci. On jako żołnierz walczący pod Orlikiem, prawda, tutaj w pasie nadwiślańskim, napisał jedną z pierwszych książek, która była mieszaniną wspomnień, zapisów własnych doświadczeń oraz tego, co usłyszał od kolegów. I w tej formule takiej prywatnej pamięci człowieka, który no, dopomina się o coś, o ważny element swojego życiorysu i ważny element historii Polski, ten termin, nie miałem z tym terminem żadnego kłopotu. Ale tutaj jest niezwykle ważny kontekst. Natomiast to, co się stało z tym terminem, jak on został właśnie użyty, znowu można powiedzieć, dla polityki historycznej, czy też dla jakby po prostu budowania pewnych tożsamości grupowych, nabijających punkty polityczne, czyli został zawłaszczony. Zawłaszczony jak zawłaszczony, wykreowany i zinstrumentalizowany, no to się... To nie powinno być traktowane jako część świata nauki i nie może być traktowane jako część świata nauki. Także pamiętajmy o różnych kontekstach. To samo słowo, to samo określenie w dwóch różnych kontekstach ma odmienne znaczenia. Ale jedno drugiemu nie przeszkadza, bo to znaczy nie przeszkadza. No, zawsze jest lepiej, jak jest lepiej, tak? Natomiast na pewno jest ten termin literacko nośny, bo on rozbudza wyobraźnię i być może dlatego tak się przebił kosztem właśnie tego takiego bardziej stabilnego, może nie tak literacko nośnego, podziemie niepodległościowe, które dla mnie jest po prostu najpiękniejszym możliwym terminem, jaki mógłby zostać użyty. Przypomnę dla Ślaskiego, kiedy Ślaski mówił
o tym, kto wyklął i kogo wyklął, to on mówił, że komuniści wykleli podziemie powojenne. Tak. Kiedy to mówiła Liga Republikańska? Ona mówiła, że winna jest trzecia RP, winne jest nasze państwo. Ja z takim sposobem myślenia się po prostu nie zgadzam w moim państwie, w tym państwie, w którym żyję i które uważam za moje i niepodległe, mogłem się zajmować w sposób swobodny historią polskiego podziemia antykomunistycznego i nie uważam, żeby to państwo, w którym ja żyję, podziemie powojenne kiedykolwiek wyklinało. Ja pamiętam to inaczej. Ja pamiętam to jednak jako wyraźną i konsekwentną polemikę z PRL-em i kiedy były te wystawy robione również w Krakowie, to taki kontekst był jednoznaczny. Czyli w duchu Ślaskiego, a nie w duchu Republikańskiego. I też nie mam pretensji do tych, którzy używają tego terminu, który został usankcjonowany przy konsensusie politycznym pewnym, prawda, już 11 lat temu. Dobrze, i ostatnie pytanie, Piotrze. Dziękuję. To jest dla porządku, przedstawię się, Piotr Witek. Mariusz, w twoich wypowiedziach wcześniej, ale też i w książce pojawia się takie sformułowanie, że a propos tego, że cytujesz bardzo dużo materiału źródłowego, tak? To są dość długie cytaty, i uzasadniasz to w jaki sposób, że uzasadniasz to w taki sposób, że chcesz zostawić czytelnika z tym źródłem cytowanym, żeby on sam sobie interpretował to źródło, tak? W tym momencie. Innym twoim uzasadnieniem jest jeszcze takie, mówisz, że jeśli ktoś chce polemizować z pewnymi rzeczami, to ma źródło, niech się spiera ze źródłem, a nie ze mną historykiem w tym momencie, tak? Moje pytanie jest takie, czy rolą historyka jest zostawianie czytelnika ze źródłem, żeby sobie sam interpretował, albo innego historyka, żeby polemizował z tym źródłem, czy rolą historyka jest jednak wytwarzanie wiedzy przy analizie źródła, interpretacji źródła, jednak, że tak powiem, tłumaczenie pewnych rzeczy, tak? Tłumaczenie tekstów z przeszłości na współczesność, tłumaczenie świata przeszłości na współczesność, tak? Czyli wydaje mi się, że ten trop jest bardziej chyba zasadny. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz też, która dotyczy już moich takich zainteresowań bardziej osobistych, badawczych, mianowicie pojawia się w książce twojej wielokrotnie pojęcie pop historii. I to pojęcie pop historii, ono ma taki bardzo negatywny wydźwięk, tak? Ono się pojawia w kontekście fałszowania historii, przeinaczania i tak dalej. Moje pytanie jest takie, co rozumiesz pod pojęciem pop historii? Dlaczego? Dlatego, że jeżeli rozumiemy je dosyć szeroko, tak? Czyli mamy to na myśli na przykład sztukę, to, że tak powiem, absolutnie ja się z taką interpretacją nie zgadzam, dlatego że weźmy chociażby sobie tylko takie przykłady, tak? Wspominany tutaj już Popiół i Diament przez Jana Pomorskiego, tak? Czy kanał Andrzeja Wajdy, czy w czasach, kiedy historiografia miała niewiele do powiedzenia z różnych powodów na ten temat, kino ją wyręczało w dużym stopniu, prawda? I ujawniało pewne rzeczy. Czy na przykład taki film jak Przesłuchanie Bugajskiego, czy ono w jakiś sposób zafałszowuje historię albo przeinacza historię, czy W ciemności Agnieszki Holland zafałszowuje, przeinacza historię, prawda? I tak dalej. Takich przykładów można mnożyć, bo ty się posłużyłeś tym teatrem telewizji, który faktycznie był robione na zamówienie, nie? Ale znaczy to nie jest takie jednoznaczne, prawda? Ja bym, że tak powiem, w taki sposób nie używał tego pojęcia pop historii, dlatego pytam, jak rozumiesz pojęcie pop historii? Dziękuję, to tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję. Zacznę od tego drugiego pytania. Być może faktycznie jest to pewien skrót myślowy. Raczej rozumiałem je w taki potoczny sposób jako dzisiejszą publicystykę. Zwróć uwagę, że większość tytułów filmowych, które wymieniłeś, to są już dość dawne tytuły filmowe, filmy sprzed kilkunastu czy kilkudziesięciu lat, a nie z ostatnich kilku lat. Znaczy dzisiaj ja pisałem tam o współczesnym rozumieniu popularnym historii. Nie myślałem tutaj o sztuce, nie myślałem o filmach, nie myślałem o Wajdzie jako historyku. Raczej patrzyłem do tego w taki sposób popularny, publicystyka współczesna. Natomiast jeśli chodzi o pytanie pierwsze,
Tak, ja tam podaję zresztą we wstępie kilka powodów, dla którego te cytaty są czasami takie dość długie. Jeden z takich powodów to jest bogactwo fabularności. Jeśli piszemy, czytamy na przykład cytat, wspomnienie człowieka, który opowiada, jak szedł przez wieś, widział ciemną wieś, pamiętajmy o tym, że musimy mieć świadomość, że wówczas nie było lamp, tak jak dzisiaj, to przyzwyczajenie do tego, że w nocy nie było światła, nie było nic widać, jest wówczas taką pewną normą i on, oddział partyzancki idzie przez wieś, on pisze, że widzieli płomyki w rozświetlone okna, patrzę, tutaj kobieta idzie z pierzyną i on sobie myśli, jak czy chciałby pod tą pierzyną jeszcze raz się przespać, tak? przynajmniej raz. I ja nigdzie nie znalazłem tego typu cytatów w dotychczasowych książkach, a przecież patrzcie, spójrzcie Państwo, ile ten cytat nam mówi. I o tym, o warunkach życia, i o tym, jak oni tęsknili za tym zwyczajnym życiem, za tymi światełkami w tych oknach, ale gdybym chciał ten cytat przełożyć na język taki zwyczajny, to to by było trochę banalne. Tak? Pewnych rzeczy bym już nie mógł tam ująć i on by moim zdaniem trochę tracił. Jeśli chodzi o to, dlaczego uznałem, że lepiej niech sobie historycy polemizują z Uskokiem i z Żelaznym, a nie z Mazurem, to z tego oto powodu, że bardzo często niestety można odnieść, odnosiłem wrażenie, że historycy tak a priorycznie mówią, to jest nieprawda, kropka, nie zgadzam się z tym zdaniem, kropka. No więc nie zgadzasz się w tym momencie nie z Mazurem, tylko nie zgadzasz się z Uskokiem. Polemizujesz z Żelaznym, Staraszkiewiczem, który, jak według jednego z historyków, którego nazwiska tutaj nie będę wymieniał, nie wiedział, dlaczego napadł na jedną z miejscowości, dlaczego strzelał do Żydów i to historyk mu powiedział, dlaczego on nie wie tego. Dlaczego tego nie wiedział, dlatego w tych swoich pamiętnikach czy w tych swoich dziennikach pisał inaczej niż dzisiejszy historyk chciałby to widzieć. Nie chciałbym użyć takiego ostrego słowa, że to było trochę tchórzostwo z mojej strony, ale też to właśnie próba wyciągnięcia od tych ludzi, polemizujcie z przeszłością, polemizujcie ze źródłami, a nie w taki prosty sposób, trywialny, nie zgadzam się z Mazurem, tak nie było, do widzenia. Tak? I chciałem tego chyba uniknąć. Ja bym do tego dodał właśnie jeszcze jedno zdanie, że każde twierdzenie u profesora Mazura jest oparte o materiał dowodowy. I jak inaczej pokazać swój sposób myślenia, swoje wnioskowanie, jak nie pokazując tych dowodów. I wydaje mi się, że dla odbiorcy tej pracy to jest też wielka lekcja tego, w jaki sposób buduje się twierdzenie, co jest hipotezą i jakie są argumenty przemawiające za taką, a nie inną interpretacją, a co jest ustaleniem pewnym. I ja traktuję to jako ogromną wartość tej pracy. Dla każdego, który patrzy pod takim kątem, jak budować wiedzę historyczną, a równocześnie jak reflektować nad przeszłością, to mamy szkołę postępowania zgodnie z zasadami. I też ja bym powiedział zgodnie z pewną etyką, bo o czymś my nie mówili, to jest również, no bardzo, mówiliśmy o tym, że tam nie ma nachalnego wartościowania, nie ma wprowadzanych ocen, ale równocześnie jest pewna kultura historyczna, pewna postawa etyczna badacza, który zajmuje się przeszłością i który wprost, przepraszam, nie chce polemizować z literaturą, bo on się nie odnosi bezpośrednio praktycznie do swoich poprzedników, nie wytyka im w tej pracy bezpośrednich czy błędów, czy nawet nie chodzi o błędy, mylnych ujęć, ale pokazuje swoje, ale przez to
to jest niezwykle instruktywne w tym sensie, że tutaj zgodzę się z tym, co powiedział dr Kowicz, że ta praca może być niezwykle inspirująca dla innych, zwłaszcza młodych badaczy, którzy zajmują się tymi tematami i którzy widzą jakąś przyszłość dla siebie. To przez to, że pokazuje im się pewną paradygmatyczną pracę, która może zainspirować podobne, na nieco innym materiale robione, to jest coś, co jest wielką wartością z punktu widzenia przyszłości historiografii. Na to w ten sposób bym spojrzał. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Panowie, dyskutujemy już 2,5 godziny, także serdecznie chciałbym wam za tą niezmiernie ciekawą dyskusję podziękować. Zapraszamy wszystkich nas oglądających i słuchających na kolejne spotkania, o których będziemy informować. Również serdecznie dziękuję profesorowi Piotrowi Witkowi, dzięki któremu mogliśmy rozmawiać, bo jako jedyny ogarnia tą technologię i zapewnia nam możliwość rozmowy. Bardzo dziękuję Państwu, którzy nas oglądali i słuchali. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję pięknie. Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich. Dziękujemy pięknie. Bardzo.